Dzisiaj, widzowie, pokażę wam największą bitwę dzieci kontra rodzice w Minecrafcie. Czyli pokażę wam całe moje dzieciństwo od małego dziecka do nastolatka. Na początek, jak miałem 3 latka i mieszkałem z moim bratem Dyziem, a opiekował się nami wtedy starszy brat Filo. Jesteście bardzo niegrzecznymi dziećmi, idziecie do końca. Co? Dlaczego idziemy do końca, Dysio? Nie, ja nie idę do końca, ja będę mu uciekał. Do końca, raz. No dobra. Nigdy stąd nie wyjdziecie. O nie, co to jest za niedobry tata, widzowie? A w ogóle dzisiaj jesteśmy dziećmi razem z Dysiem. Dysio, Dysio, chodź, chodź, zobacz. O, on tam siedzi, chodź, coś ci pokażę. Dawaj tutaj. Patrz, mamy tutaj coś specjalnego. Zobacz, wykopiemy, a tutaj jest skrzynka, patrz. A mój Boże, skrzynka i nawet książka. Czekaj, jaka książka? Weź mi to daj. Trzymaj. Okej, dobra, what? Ej, ważne tutaj pisze, o co chodzi. Patrz, będę teraz czytał. Uwaga, uwaga, dobra. Ej, zobacz, dziś Filo został waszym tatą, a ty i Dysio jesteście dziećmi. Sposoby na zdenerwowanie Filo. O kurczę, mamy tyle sposobów na jego zdenerwowanie. A wiesz, co jest na końcu napisane? Nie, nie wiem. Na końcu pisze, jeśli uda wam się zrobić wszystkie zadania, to wy będziecie mieli władzę nad Filo. O kurczę, dobra, to jest naprawdę dobry przelot. Musimy się stąd jakoś wydostać. No, mamy kilofy i to, więc możemy rozkopać. Tak, też mi się tak wydaje, dobra, w takim razie czekaj. Ej, bo chciałem wykopać to drewienko. Czekaj, on na pewno nas nie widzi. On sobie teraz siedzi na kanapie. Dobra, czekajcie, musimy tutaj zamknąć. Let's go. I czekaj, przeczytamy pierwsze zadanie. Okej, wpadnijcie do ogniska. Idealnie. Zobaczcie, Filo cały czas tam siedzi przy okienku. Ciekawe, kiedy się skapie, że nas nie ma. O nie, co się stało? Gdzie jest mój Dysio? Nunu, halo, gdzie jesteś? A kurczę, nie, już mnie zauważył. Czekaj, Dysio, chodź, zobacz, tam jest jakieś ognisko. Musimy się do niego tutaj właśnie walić. Dawaj. A mój Boże, będę skakał w ogniu. Tak, dawaj, chodź do tego ogniska, ale on się wkurzy. O nie, co wy robicie? Ja już za was biegnę. Bawicie się ogniem? Wiecie, że nie wolno przecież bawić się ogniem. No jak to nie? Normalnie możemy. A dlaczego nie możemy niby? Bo moglibyście się spalić i co by dopiero było? Skinęlibyście. Idziecie znowu do końca, jesteście bardzo niedobrymi bachorami. O nie, Dysio, znowu musimy wracać do końca. Chodzimy do końca po kolei. Ej, co ty zrobi? Zniszczyłeś koniec? Nie, Dysio, ty nie wychodzisz na pewno z końca. O dobra, Filo akurat sobie odchodzi. Patrzcie tam, widzowie, będzie teraz w garażu, a my przeczytamy kolejne zadanie. Topci się w basenie. O nie, no co, znowu mamy coś robić. Ej, dobra, ej, patrz, poczekaj, zobacz. Tutaj mamy rozwalone jeszcze z poprzedniego razu. Wystarczy, że teraz skopiemy to drewienko i znowu z Dysiem uciekamy. Let's go, dawaj do tego basenu. Ale tu nie ma wejścia. Ej, no właśnie, ale dobra, spokojnie, ja mam siekierkę. Także sobie, ej, dobra, a co ty na skok tam z samej góry? No dobra, już wchodzę. Dobra, ciekawe, kiedy ten właśnie żółty koleś się skapnie, że mu tutaj odwalamy znowu. Dobra, wchodzimy, no, ale ja cię zrzucę z tej drabinki. Au, no nie rób tego, Dysio. Mój Boże, co wy robicie? Czemu tak wysoko skaczecie do basenu? To jest niebezpiecznie. Aha, tak jest, będę skakał za chwilę, Filo, i co mi zrobisz? A ja już wpadłem do basenu i się topię. Jak tylko was złapię, idziecie do końca, ale już no, złazić. A Dysio, no nie, zaraz się potopicie wszyscy. Tak jest, topimy się, bo ratuj, wiem, o się utopię. Nie, dobra, szybko wychodzimy z wody i idziemy do końca, bo już nie, strasznie się na was zawiodłem, nie? Idziecie do końca w tej chwili. Zostajecie tutaj bez jedzenia i bez picia, a ja w tej chwili idę po diamenty do kopalni. Bądźcie grzeczni, bo dobra. Inaczej. Okej, będziemy grzeczni, spokojnie, Filo, nie martw się. Dobra, w takim razie numer 3 to podmięcie skrzynki na prywatne. O kurczę, dobra. W takim razie teraz stąd, widzowie, uciekamy. Dobra, cały czas jest ta dziura, której Filo nie zalepił. Okej, wchodzimy sobie właśnie przez te drzwi z powrotem. I tutaj Filo ma swoje skrzynki. Zobaczcie to, tu jest złoto, a tutaj jest jedzenie. Biorę całe jedzenie. Nie, czekaj, czekaj, nie bierz, nie bierz. Zaraz mam lepszy pomysł. Zobacz, mamy tutaj keypad panel. Chodź, zobacz, cyk, rzucę ci. Teraz zamienimy jego skrzynki na nasze prywatne i ustawimy własne kody. Okej, jaki kod ustawiłeś tutaj? Nie powiem ci, musisz sam zgadnąć. Czekaj, 777. Nie, tylko jedną cyfrę dałem. O, dobra, czyli jednak 7. Dobra, dobrze wpisałem. Dobra, okej, na pewno się nie skapnie. Teraz, widzowie, tutaj gdzie jest jego złoto, właśnie też przemienimy na moje. A ja kod ustawię może 666. Dobra, idealnie. I teraz sobie właśnie tutaj ustawiliśmy kodzik 666. Dobra, Filo to się na pewno nie skapnie. O co tutaj chodzi? W takim razie chodź i teraz czekamy na jego powrót. No chodź, wejdziemy do klatki. Tak, też mi się tak wydaje, żeby na pewno właśnie się nie skapnął, że coś tutaj się zrobiło dziwnego. Chodź, wróć.
ciebie tym naszym oknem. O kurczę, nazbierałem tyle diamentów, ale zjadłbym coś. I w sumie odłożyłbym je najlepiej do skrzynki, bo jeszcze ktoś mi je ukradnie. A czekaj, co to jest? One wyglądają jakoś inaczej. Czekaj, moje normalne skrzynki były żółte, a te broni hasło? Ja nie ustawiłem żadnego hasła, o co chodzi? Widzisz, ty się zobacz, co my zrobiliśmy, ale się do nas wkurzy. On nawet nie podejrzewa, że to my, on jest za głupiutki. Haha, dokładnie tak. Czy to jest wasza sprawka, chłopaki? Ale o co ci chodzi? O, ja nie wiem, o czym mówisz. Wiecie dobrze, o czym mówię. To te zmienione skrzynki. Wy już wychodziliście z klatki, jeszcze nie wiem jak, ale zaraz się to dowiem i to na pewno wy tak zrobiliście. Nie, no skąd? Jak to? Przecież my cały czas jesteśmy obtoczeni tymi kratami. No zobacz, nawet tutaj nie mogę wyjść. Ja się muszę temu później przyjrzeć. No ale dobra, teraz chyba jakoś te skrzynki muszę otworzyć. Okej, dobra, więc Filo teraz będzie cały czas próbował otworzyć te skrzyneczki, a my chodź tutaj, Dyzia, uciekniemy tym oknem. Dobra, już idę. I zobacz, kolejny mamy, bawcie się broniami, Filo. Dobra, uwaga, uwaga. Musimy tutaj sobie bezpiecznie przejść, żeby nas na pewno nie zauważył. Zobacz, on cały czas próbuje naprawić. Ej, chyba naprawił tą skrzynkę. Zobacz, on jest tam wpatrzony w nią. Nie, nie wybijemy tylko szyby. Dawaj, wybijemy szybę. O nie, 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 dobra. Co tu tak walnęło? O kurczę, coś usłyszałam, ale nie, dobra, przysłyszało mi się. Dobra, okej, chodź, Dyzio, po jego bronię. Okej, podchodzimy sobie teraz tutaj, tylko uwaga, żeby nas nie widział. I zobacz, Dyzio, tutaj jest taka skrzyneczka. O mój Boże, czy tu będą jakieś gnaty? O tak, biorę te bronie. Okej, tak, bierzemy te bronie właśnie, idziemy teraz ich używać na jakieś może zwierzątka. Chodź, pójdziemy na polowanie. Dobra, zobaczcie, tutaj jest tyle zwierzątek, a my użyjemy tych wszystkich broni. Ała, kurczę, jakie to jest głośne. Dobra, zobaczcie, w ogóle mam tutaj jeszcze bazukę. Chodź tutaj. Musimy jeszcze przetestować właśnie tego RPG-a. Patrz, na przykład sobie strzelę tutaj, cyk. Wow. Au, nie, omal mnie zabiłeś. Zaraz ty dostaniesz. Au, nie, co ty masz w ogóle za pioruny? Czekaj, jeszcze podejdźmy do innych zwierzątek, bo ja te pioruny muszę zobaczyć. Ło, kurczę, dobra. Panie, co wy robicie? Co? Nie, skąd? Czy tu coś wybuchło? Ja widziałem, jak tu była przed chwilą świnka, a potem jej nie było. To wasza sprawka. Nie, nie, jak no, nie, to? Dyzia, z czego ty strzelasz? Co to za broń? Dzieci nie mogą takich mieć broni. AM-249. No, dobra, Dyzia, wiesz co? Odłóż może tę broń. Ale ja nic nie miałem. Nie, skąd? Ej, kurczę, dobra, Filo, ej, weź tutaj chwilkę podejdź. Patrz, bum. O kurczę, co, znikło? To mi zniszczył rowerek. To mi zniszczył rowerek. Nikt nie zniszczył. Wszyscy idźcie do kąta. Idziecie do końca. Nikt się nie przyznał, kto zniszczył mój samochodzik, więc obaj idziecie do końca. Ja na pewno nie, dobra, gdzie do tego końca? Przed wejściem do końca macie mi oddać wszystkie bronie, słyszysz to? Wszystkie co do jednego. No dobra, niech ci będzie, masz tutaj te moje. O nie, 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 na pewno nie siekierka. Co? Znaczy nic nie miałem. Co? Oddaj siekierkę, Nunu. Ja widziałem, trzymasz tam siekierkę. Nie. Co to za fajerwerki? To nie, nie są fajerwerki, nie mogą mieć. Ale to są rakiety, dobra, mniejsza z tym. Ech, okej, już wchodzę. A co tam robi Tyzio w ogóle w tym zegarze? Nie, znalazłeś mnie, masz tą broń, nic, wchodził i spadaj. Będziesz tu siedział całą wieczność, ale czekaj, Dyzio, co ty tu robisz przy tej skrzynce? I co tu robi to okno? Ja je muszę szybko zakleić. Bo wy tutaj wychodziliście z końca. Nieładnie, teraz już nie wyjdziecie. Skąd? Wcale nie. Dobra, do tej skrzynki na razie chyba, nie wiem, nie przejął albo coś. Dobra, w takim razie teraz trzeba przeczytać kolejne zadanie. Dobra, zjedz złote jabłka ze stołu. Dobra, zostawiam tutaj jabłka, które będą na mnie czekać, a ja idę na dór, więc nic tutaj nie róbcie i pod żadnym pozorem ich nie jedzcie. Dobra, spokojnie, nigdy w życiu bym ci ich nie zjadł, prawda, Dyzio? Ty chyba też. Tak. Dobra, to papa, widzimy się za chwilę. Papa. Okay, no to zobacz, zostawiłem sobie gnata. Ojejku, dobra, no to jest naprawdę dobra rzecz, okej. Poczekaj, możesz tym kilofem wykopać tą kratę? Pewnie, że mogę. Dawaj, dawaj, o mój Boże, jaki dobry jest ten kilof, zobacz. Dawaj wszystkie jabłka i my wszystko mu zjemy. Daj mi te jabłuszka. Masz dwa, ja też opylę dwa. Okej, dobra, dzięki ci bardzo. Dawaj, jemy szybko, wyżerka. Mam, miam, 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 miam. I czekaj, i ostatni zjemy na jego oczach, dobra? Dawaj, zdemolujemy mu dom. Chyba broniem tego nie zrobisz. Dobra, czekaj, bo on chyba wraca. Gdzie są moje jabłka? Halo, gdzie? Czekaj, spadły. Nie ma ich, nie ma moich jabłek, to wasza wina. Tyzio, co ty masz w ręce? Przepraszam. Zawodza jabłka. Oddawaj jabłka.
oddawaj wszystkie, jabłka, albo przepraszam, nie, wszystko zjedliśmy, masz okazję na ucieczkę. Dostaniesz pistoletu. Aaa, nie, tylko nie to. No nie, nie uciekajcie, wracajcie szybko. Co to za jetpacka? Co tu zadaliście? Dobra, nic, nic, no właśnie mamy twojego jetpacka. Chodź, dobra, okej, widzę, dobra, że jesteś nie ruszajcie się tak szybko. Dlaczego niby? Bo muszę was zestrzelić. Nie, no skąd, nie, no super zabawa, Dysio, co nie? Dawaj, strzelamy do Fila, zaraz go smażę na steka. O nie, wy niedobre, nic po nie. Szybko odkładać to i do domu. Ale ja nie chcę być w domu. O nie, czekaj, co? O kurczę, paliwo mi się skończyło w jetpacku. O nie, dobra, już ci go oddaję. Oddawajcie jetpacka i idziecie w tej chwili do klatki. No jak, to znowu do tej klatki idziemy. Ech, widzowie, co za niemożliwy tata. Ej, Nunu, poczekaj, nie wchodź jeszcze, zobacz, go nie ma. Zobacz, jaką mu niespodziankę zrobię przed drzwiami, chodź do klatki. Ale przecież to cały nasz dom eksploduje teraz, jak przecież on w to wejdzie. Zobaczymy. Okej, on wraca. A, dobra. Co to było, Dysio? O mój Boże! Ale to był świetny pomysł, wysadziliśmy tego knura. No wysadziliśmy, ale no nie, co teraz naszym domem, Dysio? A nie wiem, niech sobie go odbudowywuje, mnie on nie interesuje. O nie, dobra, może w takim razie zobaczymy, jakie jest kolejne zadanie. Dobra, ukradnijcie samochód Fila, o mój Boże, teraz musimy ukraść samochód i nim się przejechać. Czekaj, może, co możemy rozkopać? Dobra, ja tą siekierką może rozkopię teraz tutaj, chodź Dysio szybko do mnie. Dobra, teraz sobie oczywiście tutaj zamurujemy, przejdziemy obok i musimy otworzyć bramę garażową. Tutaj jest ognisko wielkie, nie wiem kiedy Filo wróci, dobra. Okej, Dysio, wsiadamy do tych aut i wyjeżdżamy. O nie, czekaj, bramę trzeba otworzyć. A, otworzyłeś, dobra, nieważne, to w takim razie czekajcie, widzowie, muszę tutaj wyjechać, let's go. Ale to jest kozackie. Tak, to jest superackie, dosłownie, to jeżdżenie autami. O nie, co wy robicie? Wy nie możecie jeździć autami, wy nie macie przecież prawa jazdy. Jak to nie? Ej, no co jest? Gdzie jest moje auto? Uważajcie, bo strzelę do was z machine guna. Ja uciekam. No nie, a ja i tak już nie mam auta. O nie, widzowie, co się stało? A ja zdobyłem sobie teraz, widzowie, nowy samochód, który był właśnie za lasem. O hej, Dysio. Ej, no, no. O nie, co ty robisz? Kolejny samochód. Skąd ty je bierzesz? Nie wolno tak. Zostaw, wejdź z samochodu, wyjdź. Ej, no nie, kurczę, dlaczego? Spadł do wody. Co jest? Ej, no nie, on wziął go na głowę, łuta. No, ale oddawaj mój motor. Oddawaj pistolet, oddawaj. Nie, trzymaj motor. O kurczę, jaki motorek kolejny, no nie, nawet nie zdążył się zdraspić. Ej, Filo, coś jest tak z twoim domem chyba. No nie, czemu to się pali? Wszystko masz tutaj rozwalone, a nasze końce są całe i zdrowe, ciekawe. Dobra, czekaj, w takim razie co mam teraz zrobić? Wszyscy idziecie do końca, ale już, migiem. Ojejku, znowu do tego końca, no nie. I Dysio, oddawaj pistolet. Nie mam żadnego pistoletu, zepsuł mi się. Nie masz pistolet. Widziałem, nie. Że masz, musisz go oddać. Nie mam, a co masz, to za mogę skrzynka? Żadna skrzynka, żadna, tam w ogóle nic nie ma przecież. Teraz idę po nowe panele do sklepu, bo tutaj jest wszystko rozwalone. No, zobacz. Trzymaj tą bombę i rzuć w niego, zobacz. Trzymaj 16 sztuk, zobacz, co znalazłem w lesie, te granaty molotowe. O Jezu, co, ty zniszczyłeś tam, ała, Jezus Maria, jak to bije, czekaj. Dobra, to rzucimy nim potem, jak właśnie tutaj przyjdzie, ale muszę zobaczyć kolejne zadanie. Okej, teraz bawcie się z mutantami. Ej, Dysio, to jest idealny pomysł, aby te granaciki właśnie rzucać w mutanty. Chodź, idziemy do lasu. Dobra, idę. O Jezu, dobra, Dysio, oni tutaj są, te mutanciory, co się tak tłuką, what? Dobra, rzucamy w nich właśnie tym, widzowie, patrzcie, jakie to jest fajne. A, o Jezus Maria, co jest? Który mnie bije? Jezu, jak tam coś walnęło. O nie, ten mutancior do mnie idzie, pomóż mi, Dysio. Zaraz tu wszystkie wykończę. Ej, nie, tutaj w ogóle mutant Enderman jest. Dobra, czekaj, rzucamy w nich tym wszystkim. A, ma pół serca. A, co wy tu robicie? No nie, tu są mutanty, muszę was uratować. Uciekajcie szybko. O nie, coś mnie ściągało. O Jezus Maria, jakie tu są wybuchy. Nie, ładnie, Nunu, tym razem co? Mutanty, ja musiałem się tym wszystkim zająć, bo wyście zginęli. Idziemy do końca, szybko. Nunu, ty też nie jesteś lepszy. Zapraszam wszystkich pięknie do końca, ale z niego nie wyjdziecie, nigdy. Tak, jasne, jasne, Filo. Bez przerwy nas zamykasz w tym okropnym końcu. Ale tym razem użyję obsydianu. Co? Obsydianem nas zamurujesz? Ale jak to? No, zobaczcie. Zamurowuję całą górę obsydianem tak, że już nie wyjdziecie. O nie, Dysio, no on nas cały czas zamurowuje, widzisz to? On jest jakimś brutalem. Zobacz, jakie mamy zabaweczki. Co to są zabaweczki? O nie, to jest chyba granat. Dobra, tu kiedyś schowałem skrzynkę. Zobacz. Ojejku, co to jest za skrzynka? Co tu jest?
Portal Gun, o mój Boże. A właśnie chyba następna rzecz, którą mamy go wkurzyć, to używajcie portali. Trzeba stąd jakoś uciec, może wyważymy tutaj jedno okienko, okej. Okej, teraz wyjdziemy sobie portalem, więc tego jednego użyjemy sobie powiedzmy tu, a drugi weźmiemy gdzieś tam. Dobra, więc teraz sobie tutaj oczywiście wskoczymy. O Jezus Mare, co jest, nie mogę się przykręcić. O, dobra, wyskoczyliśmy, ej, dobra, widzę cię, jak próbujesz wyskoczyć, Dyzio. Ja wychodzę przez okno, nie lubię tej zabawy. Zobacz, możemy rzucać tu granaty i nam w domu wybuchną. O mój Boże, co tu się dzieje za rozruba. Dobra, teraz widzowie, idziemy potrolować Fila właśnie tymi portalami. Tylko gdzie ten nic poń poszedł? Dobra, zobacz, Dyzio, tam właśnie krąży Filo. Więc okej, otworzymy ten drugi portal tu, w tym miejscu. Halo, co to za portal? On... Ej, czekaj, czy to jest Nunu i Dyzio? Halo, słyszycie mnie? Patrz, to coś wybuchło. Rzucają... Nie, rzucają we mnie granatami, ja zaraz im pokażę. O kurczę, zobacz, ile tych granatów. A, oj Boże, co tam się dzieje? Tak, to też wam rzucę granata. O nie, tylko nie granaty, ja tutaj nie chcę być widzowy, muszę troszeczkę uciec w takim razie. O, wy tam jesteście, ja już do was idę. Nie, skąd, co ty w ogóle mówisz? Wzięliście mojego portal Gana, tak? Tylko mi nigdzie nie uciekajcie, ja dobrze wiem, jak on działa. Nie, no co ty, wcale, że nie, wiesz, absolutnie nie. Dobra, w takim razie widzowie, uciekamy portalami. Okej, może damy tutaj i tutaj. Hop! O nie, co jest? Źle wskoczyłem. Jesteście znowu w klatce, jedź panie. I co teraz zrobicie? No nie wiem, może jakiś sposób ci znowu uciekniemy. Dobra, Dyzio, chodź. Chodź tutaj po cichutku, przeczytamy kolejne zadanie. Dobra, teraz już przedostatnie. Wysadźcie nowe TNT. O kurczę, przecież oni wczoraj wysadzali tam coś właśnie przy drzewach. Musimy stąd jakoś wyjść, tylko musimy go jakoś wypłoszyć stąd. Filo, las się pali przed domem, goń go! No, no nie, gdzie? O, dobra, dobra, idealnie poszedł sobie. Chodź teraz, wykopiemy tutaj. Dobra, jeszcze tą doniczkę zniszczymy, dawaj. Dobra, zobacz, Dyzio, on to właśnie idzie. Mam nadzieję, że nas nie zauważy. Zobacz, tutaj jest TNT, bierz swoje. Idziemy to wysadzić, chodź tutaj szybko. Zobacz, ja walnę tutaj to lawowe. Dobra, to ja walnę wodniste, dawaj koło siebie. Okej, dobra, dawaj, dawaj, czekaj. Muszę się troszeczkę odsunąć, żeby mnie na pewno nie zabiło. Wow. A mój Boże, jaki deszcz. O kurczę, co tu się stało? Jaka wielka plomba wody. Co jest? Co to za duży kloc? A to dobrze się akurat składa, bo mieliście rację. Tam w lesie pali się ogień. Musicie mi szybko pomóc go ugasić. O kurczę, co jest? Dosłownie ten właśnie tutaj las płonie. No nie, dobra, poczekajcie widzowie. Więc teraz pójdę za drzewo i zobaczymy, jaka jest kolejna tutaj okazja. Czy, przepraszam, kolejne zadanie. Używajcie Gravity Gana na Filo. Ej, Filo, dobra, idę po wodę, żeby ci pomóc to gasić. Ja już mu pomagam TNT moim. O kurczę, dobra, tam chyba zaraz będzie. O Jezu, jak rozlało wodą. Dobra, zobaczcie widzowie, tutaj będzie pora, powiedzmy, chyba Gravity Gun, dobra, także idziemy właśnie potrolować Fila. Ej, Filo, mam tutaj dla ciebie dużo wody na ugaszenie tego. O, to bardzo dobrze się składa. Czekaj, co to? To nie wygląda jak woda, Nunu. A co ty zrobiłeś? Ej, ja się nie mogę ruszać. No nie, no co ty robisz? Ej, Dysio, zobacz mnie. Dysio, zobacz, zobacz, co zrobiłem. Patrz, kogo mam na muszce. Dawaj, wrzucamy tego łaczka do końca. O tak, czekaj, najpierw go wystrzelimy w kosmos, a potem go złapiemy. Jeszcze raz go weźmiemy tutaj sobie. Chodź tutaj, Filo. Okej, teraz pora zbudować szybko jakiś kojec. Zobacz, dawaj do Wojda go wrzucamy. Co ty robisz, Nunu? Nie, tylko nie do Wojda. Zobacz, tam jest normalnie, nie ma, tam jest otchłań. Jak mnie tam wrzucisz, to mnie już nie będzie. Proszę, nie, Nunu. Dyzio, co mam z nim zrobić? Za was. Do Wojda! Do Wojda idziesz i pum! Następnie, jak miałem 5 latek, to opiekowali się mną Dyzio i Filo, ponieważ nasi rodzice wyjechali do Ameryki na ferie. O nie, Nunu, byłeś bardzo niedobry już do końca. Niegrzeczne dziecko. Będziesz siedział w tej klatce, dopóki się nie uspokoisz, ty zły bachorze. Ej, no nie, dlaczego mnie tak wyzywasz? No kurczę, dobra, w takim razie widzę, teraz będę mówił do was po cichu, żeby mnie nie słyszeli, co on robi, o nie. Ej, Filo, nie kradnij mi auta, idę za tobą. Ojejku, co? I se kradną auta. Dobra, w takim razie widzowie, tutaj pod tym dywanem mam tę właśnie specjalną skrzynkę. Gdzie? Co? Ej, tu jest jakaś książka. I właśnie miałem kamienny kilof i siekierkę. Dobra, poczekajcie, musimy tutaj zamurować, żeby właśnie nie widzieli tej mojej tajemniczej skrzyni. O, właśnie oni teraz wyjeżdżają na wycieczkę. Jejku, dobra, zostaniemy przez chwilę sami w domu. Otwieramy tą książeczkę. Dzisiaj Dyzio i Filo zostali twoimi rodzicami. Sposoby na wkurzenie rodziców. Pierwsze, wpadnij do skażonej wody. O kurczę, no dobra. Ale jak my się stąd wydostaniemy? Przecież ty krat to w ogóle się nie da.
da rozwalić. Chyba że pomoże nam w tym ten kilow i siekierka. O nie, no co jest, oni tutaj jeżdżą cały czas. Dobra, może wyjdę sobie tędy. Dobra, jest, mogę to rozwalić, zobaczcie to. Okej, dobra, wyjdziemy sobie tutaj na zewnątrz, tylko żeby nas na pewno nie widzieli. Ojej, jak oni jeżdżą tym samochodem. Mały bachorku, siedź tu, jedziemy na zakupy. Dobrze, będę tu siedział, pa. Okej, dobra, widzę, pojechali. My teraz sobie otworzymy tutaj drzwi, zamkniemy. Okej, teraz idziemy do zakażonego jeziora, które jest tutaj. Zobaczcie, co tu się w ogóle narozlewało. Dobra, wskoczymy sobie tutaj. Będziemy tak właśnie denerwować i... O nie, o właśnie tu jadą. Czemu ty się topisz? Ojej, kurwa, no właśnie. Złe dziecko. Siadać do auta, podwiozę was do domu. No nie, dlaczego, kurczę. A, mój Boże, znowu do końca. Otwieraj garaż, Filo. Dobra, zaparkujemy. Dobra, niech będzie tak, zamykamy garaż, żeby nie uciekli już do końca. Marsz, gdzie tam chciałeś uciec? Nigdzie nie chciałem uciekać. Co to takie wyjście? Już do końca. No dlaczego? A ja nie mogę tutaj na twoim łóżeczku zostać? Nie, ty jesteś za mały, twoje miejsce jest tu. A nie, no znowu, widzowie, wróciłem do końca. Jestem taki smutny. Ty mały łaczku, nigdy stąd nie wyjdziesz. Będziesz tutaj siedział całą wieczność. No nie, tylko nie to. Okej, drugie zadanie to lataj na jetpacku, Dyzia. Ojejku, ale Dyzia się na mnie wkurzy, co on tutaj wierci. No nie, dobra, tego fiatuszka wyrzucimy sobie teraz może tu. Okej, w takim razie może uciekniemy sobie tędy, ale oni muszą stąd pójść. Ej, bardzo chce mi się pić, przyniesie mi coś do picia. To ty, Filo, idź mu po picie, ja popilnuję tego małego gagatka. Dobrze, Dyzio, tylko bardzo ostrożnie go pilnuj, bo mi się wydaje, że on chce uciec. Dobra, nie mam zamiaru cię pilnować, idę się umyć, bo się spociłem. A co? On się akurat poszedł umyć, a Filo jest w łazience. Dobra, okej, w takim razie teraz tutaj wykopię podkop taki tym kilofikiem. Okej, przekopiemy się tędy, tutaj zostawimy sobie. Let's go, idealnie. Dobra, już jesteśmy tutaj na górze, więc możemy się wykopać. Okej, rachu ciachu. I mamy tutaj właśnie jetpack Dyzia. Tutaj właśnie odkłada zawsze swojego jetpaczka. Okej, i dobra, zobaczcie, możemy latać tym jego jetpackiem. O nie, Nulu, co ty robisz? Uważaj na siebie, to jest niebezpieczne. Ha, tak, mam jetpacka, Dyzia. Nie lataj, ty mały ogórasku, tym jetpackiem, zaraz ci się coś stanie. Idę cię motorem zganić. Na pewno. Nie, no sięgniesz mnie nawet. To zaraz wezmę samolot i cię strącę. Ha, ta, jasne. O nie, no, no, teraz to już przesadziłeś, jesteś tak niedobrym dzieckiem. To daj mi chwilę i zobaczysz teraz, co się będzie działo. O nie, co ty robisz? A nie, tylko nie to. O nie, dobra, chyba zaraz mi się skończy energia. A skończyła mi się energia, tylko nie to. O mój Boże, no, no, ty wylądowałeś, ty mały łaczku, już do końca. No znowu, kurczę, no nie. I oddawaj mojego jetpacka, ty złodziejaszku. No ale po co ci ten jetpack? Ojejku, dobra, masz go. Otwieram ci wejście, wchodź. No nie, ojejku, znowu jestem uwięziony. Jak ty w ogóle się wydostałeś? Ale mam na to pewien pomysł. Postawię ci tu Wieśka, który będzie cię pilnował. A nie, tylko nie Wiesiek. Kurczę, ja go nie lubię. To jest mój najgorszy wujek ever. Wiesiek, trzymaj broń, jak będzie niedobry, to masz. A my idziemy, Filo, chodź, pogramy w coś. No dobrze, Dyzio. Dobra, oni akurat poszli, widzowie. I zobaczcie, Wiesio nie podniósł tej broni. Patrzcie, jakiego mam machine guna. Patrzcie, o Jezu, jak to jest głośne. Nie, tylko żeby oni nie przyszli teraz. A co to za strzały? Czy Wiesiek już ukatrupił Nuna? O nie, jak to ukatrupił Nuna? Co jest? Dobra, Filo tam stoi, o nie. O nie, Nuno, czy wszystko jest okej? Okay? Tak, tak, spokojnie. Możecie już wracać do tego, co robiliście. No dobra, chodź, Srilo. Okej, okay, Stryzio. Nie przezywaj mnie tak, bo zaraz dostaniesz, ty żółta kupo. Teraz może otworzymy sobie tą książeczkę. Trzecia rzecz to zdemoluj sklep. Dobra, Nunu, jesteś taki grzeczny. Chodź, pójdziemy ci kupić zabawkę. Ojejku, dziękuję bardzo. Tak chciałem zawsze mieć zabawkę. No dobra, to chodź, idziemy na nogach, bo sklep jest tu niedaleko. A gdzie jest sklep? O, tu jest chyba sklep. Dzień dobry, poproszę komuś fajną zabawkę dla tego Bobasza. Myślę, że on najwyżej zasłużył na tą małą, rudą dziewczynkę. A ja nie chcę żadnej rudej dziewczynki. Dawaj mi, kurczę, tutaj bardzo dużo zabaweczek. Co ty zrobiłeś? Ty jesteś prawdziwym mordercą. Nauczyłeś się chyba po Filu. On też jest taki nieokrzesany. No co ty mówisz, Dyzio? Nie kłam, nie wolno kłamać. Ale tak naprawdę, widzowie, to po prostu mamy takie zadanie. Dobra, bierzemy sobie teraz właśnie tą bazukę i zobaczcie na ich oczach. Bum! O mój Boże, zniszczyłeś wszystkie zabawki, zaraz strzelę ciebie. Nie, tylko
tylko nie to, uciekamy. Dobra, w takim razie udało mi się im uciec. Patrzcie, nie no, Filo chyba mnie teraz nie widzi. Zobaczcie, oni mnie szukają. Ale ja muszę zobaczyć kolejne zadanie. Wejdź na pole minowe. Ojejku, jak oni się wkurzą, przecież wczoraj rozstawiali miny, pamiętam to. Dobra, w takim razie to pole minowe, patrzcie, znajduje się tu. Nie można wejść za te bramki. Ale my zaraz tutaj sobie wejdziemy. Ale Boże, Nunu, nie ruszaj się, to zaraz wybuchnie. Nie, wchodź tam. Ale jak to to wybuchnie? Niby kto to wysadzi? Dobra, wysadzamy to, widzowie, cyk. Co ty robisz? Nie wchodź tam dalej. Zaraz wszystko się spali, cały las. Zrobiłeś ogromny pożar. O nie, ale jak to? O mój Boże, ja też szedłem w to przypadkiem przez ciebie. Jak to jest możliwe, że ty żyjesz? Dobra, to mam, uciekam. Wracaj tu, Nunu, ty małaczku, idziesz do końca. Ej, no nie, jak to stawa do końca? Słuchaj, Nunu, siedzisz tutaj, a my idziemy coś zjeść. Masz być grzeczny. Dobra, dobra, będę grzeczny, tak, tak, obiecuję. A tak naprawdę w ogóle nie będę grzeczny, bo mam nawet uszy diabełka. Okej, kolejne zadanie teraz to baw się z mutantami. O tak, kocham zabawę z mutantami. Wychodzimy teraz, rozwalimy tą szybę nawet i uciekniemy. Oni się dalej nie skapnęli, że ja mam kilo w siekierę. Dobra, w takim razie te okropne mutanty są w tym miejscu. Zobaczcie, oni się wszyscy tutaj ciupią i biją. Ojejku, dobra, może troszeczkę im pomożemy. Pobawię się z wami, haha. Chodź tutaj, mutanciorze. O mój Boże, Nunu, uważaj, muszę ci pomóc. Odstrzelę te wszystkie mutanty z mojego shotguna. Uważaj, wybuchnie creeper. No właśnie widzę. Ale on ryczy głośno, widzowie. Pomóż mi, tyzio. Uciekaj, bo ich trzeba podpalić, a ja nie mam ognia. Ej, no właśnie, czekaj. A jak my się mamy ich pozbyć? No nie, co to za łaczki. Dobra, już jednak mam ten ogień. O, znikły same, widzisz to? A tak, że mnie coś bije, a zwykły zombiak. O mój Boże. Dobra, Nunu, teraz to przesadziłeś. Musiałem cię ratować, jakby nie ja byś zginął. Raz do końca, bo mnie zdenerwowałeś. No dlaczego? No nie, znowu idę do końca. Ja chciałem się, Dyzio, tylko pobawić. Prawie cię zabiły, jakby nie ja. Dobrze, że akurat byłem tu z shotgunem. Ojejku, no kurczę. No dobra, znowu tam wraca. Dobra, muszę odłożyć swoje bronie, bo mam ich za dużo przy sobie. A ja muszę odłożyć swoje ubrania. Dobra, okej, oni są akurat w skrzynkach, więc my sobie tędy wychodzimy. O nie, jeszcze ta jedna krata, okej. Dobra, w takim razie pora sprawdzić, co jest szóstym zadaniem. Jeździ autem, Filo. Ojejku, musimy zawalić właśnie to jego auto. O mój Boże, Nunu, nam zwiał. To jest dziura w końcu. O nie, oni już do mnie idą. Dobra, biorę sobie tą furę i uciekam. O mój Boże, wysiadaj z auta, Nunu. Co ty robisz? Jak to? Zabrałem wam samochód. O mój Boże, Filo, strzelaj mu w opony. Musimy to przebić. Dobra, trafiłem. Szybko, Nunu. Idziemy do domu. Za to jeżdżenie autem bez prawa jazdy idziesz do końca. No nie, kurczę, znowu wyląduję w końcu, widzowie. Chodź, Filo, usiądziemy na twoim łóżku i obejrzymy telewizję. Okej, dobra, oni będą teraz oglądać telewizję, zobaczcie, nie patrzą się na mnie. A ja teraz przeczytam kolejne wyzwanie. Zacznij wiercić dziurę wiertłem. Ojejku, no tak, wczoraj był odwiert. Więc właśnie sobie tędy wejdziemy, znowu tędy tą samą drogą, a oni się w ogóle nie skapną. O mój Boże, Filo, oni strzelili nam bramkę, muszę rozstrzelić ten telewizor, nie mogę na to patrzeć. Co ty robisz, Dyzio? Chyba ci odwaliło. Ten bramkarz nie umie bronić. A nie, co jest? Oni oglądają jakiś mecz. Ale się Dyzio wkurzył. Dobra, uciekamy w takim razie stąd i idziemy na odwiert. Patrzcie, ten odwiert dosłownie będzie tutaj. Zobaczcie, wczoraj wielcili takie wielkie dziury. Okej, dobra, bierzemy ten drill. Ale będziemy drillować. Zobaczcie, to jest dosłownie do samego bedroka. Będziemy się tym bawić, ale się Dyzio na mnie wkurzył. O mój Boże, Filo, słyszysz, jak ktoś drilluje? Zaraz mi przewierci ucho. O nie, Dyzio, Nunu zniknął. To na pewno sprawka tego małego drillowca. No właśnie, musimy znaleźć szybko tego małego drillowca. O, tu jest Nunu, oddawaj tą wiertarę. Jak to? Ale ja się świetnie bawię w tym odwiercie. Co ty robisz? Jesteś za mały na wiercenie, tylko ja mogę wiercić. Ale jak to? No nie, ja chciałem powiercić dziury w ścianach, zobaczcie. Jak będziesz starszy, to będziesz mógł sobie powiercić dziurę w tej kopalni. No jak to? Ja chcę teraz, a nie jak będę starszy. Nunu, oddawaj szybko tą koparkę. Małe dzieci nie mogą mieć takich rzeczy. O nie, muszę oddać tego drilla, widzowie. Jak to? I za to drillowanie idziesz do końca. Na całe życie, Nunu. Jak to na całe życie? Gdzie niby idę? Gdzie wy mnie znowu chcecie zamknąć? Będziesz siedział w garażu, ty mały łaczku. Dlaczego w garażu? No nie. I gdzie mnie niby zamkniecie? Stój tu w rogu, chodź, ja cię zamuruję. Jesteś taki mały, że ty z tą trawkę nie wyjdziesz. Zrobię ci jeszcze takie coś. Okej, i patrz na to. Dobra, Nunu, mam jeszcze dla ciebie małą Kinder niespodziankę. Trzymaj.
trzymaj! O nie! Wrota się zamknęły! Trzymaj, Kinder, niespodziankę! O nie, co to jest? Bo, ojejku, co jest? Co oni mi rzucili? Tu jestem zamurowany cały czas tym dirtem. Dobra, ale cały czas mam tutaj tą książeczkę. Kolejny sposób, baw się broniami rodziców. Ojejku, dobra, teraz się odegra. Tylko znowu muszę jakoś stąd wyjść. Dobra, tutaj jest drewienko, więc możemy się przekopać. Co, znowu będę w tej mojej klatce? Ej, czekajcie, muszę sprawdzić, czy na pewno ich tutaj nie ma. Dobra, nie ma tutaj, okej. No dobra, może jakoś inaczej wyjdę. Może na przykład tędy. Okej, dobra, wyjdziemy sobie. Jest, dobra, udało się. Tyś o coś mówił, że właśnie do tej skrzynki włoży swoje bronie. Ojejku, ile to jest broni. Dobra, bierzemy je wszystkie. Okej, tutaj w ogóle jakaś bazuka. Ile tych shotgunów on tu ma. Okej, wychodzimy sobie z domku i teraz idziemy postrzelać do kogoś. Okej, dobra, zobaczcie, ile to jest, widzowie, świnek. Okej, pożywamy sobie troszeczkę tych broni. Uuu, jaka ta broń jest super. Zobaczcie, ile tutaj rażę. A ta na przykład. O mój Boże, Filo, zabierz mu tą broń. No, oddawaj broń w tej chwili. No jak to, zobacz, tutaj mamy świnkę, już jej nie ma. Co ty robisz? Zobacz, mamy świnkę. Nie wolno tak robić. Jak to nie, zobacz, mam tutaj shotguna. Po, ile będziemy mieli jedzonka. Nie można robić takich rzeczy, Nuno, ty mały urwisie. Czemu zabijasz te biedne świnki? Ciebie by tak ktoś zabił. No nie, no właśnie. Może troszeczkę mi szkoda tych świnek, ale przynajmniej wam dopiekę. O nie, ty jesteś najgorszym dzieckiem na świecie. Co ty w ogóle mówisz? Jestem super dzieciakiem. Do końca, ty mały łaczku. No dlaczego? Ej, no nie. Ale zanim pójdziesz do końca, oddawaj moje wszystkie bronie, bo się policzymy. O nie, no dobra, już ci oddaję te twoje bronie. Ale Dizio nie wie nadal, że ja mam te swoje stare bronie. Ale na pewno oddałeś wszystkie? Tak, tak, spokojnie, spokojnie, już idę do końca. Przecież widzę, że z kieszeni wystaje ci broń, oddawaj. Nie, co ty, to przecież jest książeczka. Ach, no dobra, zostawię ci tutaj zabawkę, może ci się przyda, to nowoczesna, kupiłem ci dzisiaj. Ojejku, co to jest w ogóle za zabawka? Ej, Dizio się chyba pomylił, przecież to nie jest zabawka, to jest granat. Idę zbierać grzybki z Filem. Tak, kocham zbierać grzyby. Okej, dobra, poszli na grzyby. A my teraz sobie weźmiemy kolejne zadanie. Okej, dziewiąte, używaj portali. Co, jakich portali? Czy chodzi o te tajemnicze portale, dzięki którym mogę się przenikać? Dobra, zaraz się stąd może wydostaniemy. Teraz granata nie użyjemy, ale myślę, że możemy szybko rozwalić sobie tą kratę i znowu wyjść. Dobra, w takim razie otwieramy tą skrzynkę. Patrzcie, portal gun. Ojejku, widzowie, zobaczcie, jak to działa. Tutaj mamy pierwszy portal, a tutaj na przykład będzie drugi. I sobie tutaj wskoczymy. Ojejku, jestem za malutki. Ja skoczyłem, dobra, udało się. To co wy, widzowie, powiecie na to, żeby może strollować kogoś? Na przykład Dyzia i Fila. Zobacz, Dyzio, ile tutaj jest grzybów. Chyba będziemy bogaci. Tak, prawdziwy wysyp borowików. Okej, dobra, oni tutaj zbierają grzybki, a my damy sobie tutaj, załóżmy, ten portal jeden. A tutaj właśnie damy drugi portal tam pod Dyziem. Dyzio, zobacz, co znalazłem. Tu jest jakieś lustro albo jakiś portal. Tak, to jest ogromna dziura do środka ziemi. Dobra, zobaczcie, znaleźli nasz portal. O mój Boże, zobaczcie, oni tutaj stoją. Okej, zobaczcie, wrzucimy i ta granacika, cyk. Au, o mój Boże, to była sprawka, Nunu. Widziałem go w tym lustrze, lecę tam do niego. O nie, jak to było? Ja nie, widzowie, uciekamy przed nimi. Zara, Nunu, cię dopadnę, ty mały gnojku. O nie, kurczę, dobra, wchodzimy ten portal i o nie, musimy dać gdzieś inny. Dobra, damy tutaj i damy na tym drzewie. Dobra, wchodzimy. O nie, no nie, nie śmij tego. Oddawaj mojego teleport guna. Jakiego twojego, człowieku? Dobra, wchodzę do tego portalu. Okej, dobra, wyszedłem. Ciekawe, czy dalej będą gość. Nie, Dyzio już tutaj jest. Oj, Boże, no, no stój, bo zaraz z ciebie strzelę. Nie, dobra. No i co teraz? Oddawaj broni do końca. No znowu. Oj, Boże, dobra, macie tego fajnego. Albo mam lepszy pomysł. Nie będziesz nawet mieszkał w naszym domu. Poczekaj, tutaj będziesz spał. Co, mam spać na dworzu? Tak, zostajesz tu za karę, a my idziemy do naszego cieplutkiego domku. Chodź, Filo. Ej, no nie, oni dosłownie wyrzucili mnie z domu, widzowie, bo jestem taki niegrzeczny. Ale spokojnie, użyjemy jeszcze kolejnego sposobu na ich wkurzenie. Dobra, wysadź nowe TNT. Ojejku, ale się naprawdę wkurzą. Zrobię to dosłownie pod ich domem. Tu dokładnie wczoraj było wysadzane TNT. O nie, tu jest nawet samolot, a to jest chyba Filo. Dobra, nieważne. Bierzemy TNT razy 20, ale to walnie. O nie, patrzcie, oni dosłownie tam są i chyba oglądają telewizję, ale nie spodziewają się, że walnie tutaj dobre TNT za chwileczkę. Okej, dobra, TNT razy 20. Może nie tak centralnie pod domem, ale myślę, że tutaj będzie spoko.
O Jezu, jak wysadziło, co jest, widzowie, połowy domu nie ma. Milion, zobacz to, nie mamy domu, co się stało? Cała podłoga się rozwaliła. O mój Boże, ktoś wysadził nam cały dom. A to byliśmy my, widzowie, najniegrzeczniejsze dziecko na rejonie. To na pewno sprawka Nunu, musimy go znaleźć. Okej, dobra, teraz będą nas szukać, więc my sobie tutaj uciekniemy. Dobra, nie, co jest? On prawie poszedł w moją stronę, ale mniejsza z tym, dobra, na pewno nas teraz nie widział, więc weźmiemy sobie teraz będzie, baw się Gravity Gunem i uwięź rodziców w klatce. Czyli dobra, musimy wziąć Gravity Guna, ale ogólnie oni go mieli właśnie w domu. Okej, dobra, wchodzimy do ich domku, bo oni poszli mnie szukać, powinno być tutaj. Jest, super Gravity Gun, okej. No, no, gdzie jesteś? O, tutaj jesteś, gdzie byłeś? Widziałeś wybuch? Co jest? Co ty zrobiłeś? Co ty masz, Nunu? Zobacz, jak mogę to robić, co chcę. Nie mogę się ruszać, oddawaj mi tą moją broń. Nie ma na to żadnych szans. Zobacz, mogę z tobą zrobić, co chcę. O mój Boże, ja latam. Tak jest, mam cię dosłownie i mogę robić z tobą, co chcę. Ej, zobacz, tutaj stoi Filo, a ciebie już wyrzucę i tego też. Chodź tu, nic panie. Bum! Teraz padłem, widzowie, na pomysł, że zbudujemy sobie klatkę z obsydianu. I właśnie będzie to klatka na tych dwóch łaczków. Dobra, okej, zbudujemy sobie tutaj, jeszcze może tu. Teraz właśnie zrobimy sobie laserki i wrzucimy ich do tej klatki właśnie za pomocą tego Gravity Guna. Dobra, wszystko jest wybudowane elegancko, teraz musimy ich tutaj sprowadzić. Chodź tutaj, mały łaczku, ha, już się nie ruszysz. Nie, no, no, co ty robisz? Tak, nie mogę się ruszać, zostaw mnie. Dokładnie, chodź tutaj, po. Nie mogę się stąd ruszyć. Let's go, uwięziony, teraz Dyzia, chodź tutaj. Teraz się zmierzymy, Nunu, ze mną nie będzie tak łatwo, nie pokonasz mnie. Jak to nie, chodź, zobacz, już mam cię tutaj na muszce. A ja może się wytepam, a nie, nie mogę się ruszyć. Chciał mnie ograć, coś mu nie wyszło. Dobra, gdzie ty jesteś, mam cię cały czas wziętego. I teraz idziesz do Filo, po. A mój Boże, ty najgorszym dzieckiem na świecie, zamknąłeś nas w jakiejś laserowej pułapce. Potem jak miałem 7 latek, to nasi rodzice wyjechali na wakacje i zajmował się mną starszy brat Dyzio. Ej, dlaczego? Ja już nie chcę iść do końca znowu. Będziesz tu całą wieczność, nigdy cię nie wypuszczę. Ważna wiadomość, dobra, przeczytamy to sobie. Tutaj jeszcze jest jakaś informacja na dole. Jeśli wykonasz te wszystkie zadania, to przejmujesz władzę, a nie Dyzio. O kurcze, to musimy zrobić te wszystkie zadania, aby odebrać Dyziowi władzę. Widzowie, jesteśmy teraz zamknięci, ale na takie sytuacje mam specjalny sposób. Zobaczcie, pod łóżkiem zakopałem kiedyś taką skrzynkę i tutaj żelazny kilo. Okej, dobra, teraz będziemy mogli rozkopać te kraty i sobie wyjdziemy. Pierwszym sposobem jest wpadnięcie do wody. O mój Boże, jak ja wpadnę do wody, to przecież Dyzio się tak na mnie wkurzy. Okej, idziemy teraz, dobra. Patrzcie, tutaj są nasze baseny i idziemy się teraz potopić. Patrzcie, tutaj jest mój basenik mały, tutaj się nie utopię. Ale co powiecie, no skok tutaj. O nie, ty mały łaczku, co ty tutaj planujesz? Miałeś siedzieć w końcu, jak wyszedłeś? Nie, nic, nic, przepraszam, tato. Wracaj, bo zaraz dostaniesz, ty jesteś za mały, stój. Haha, będę skakał, let's go. A bla bla bla, topię się, ratunku. Wypływaj, ty mały brzdącu. A bla bla, ojejku, prawie się utopiłem. Już do końca, wychodź tu. No dlaczego, znowu idę do końca? Tym razem zamknę cię na cztery spusty. Ej, no dlaczego, znowu idę do końca, o. A nie. Co to za skrzynki? O nie, tak nie będzie, ty mały kłaku. Dlaczego mnie tak nazywasz? Przecież to nawet nie moje skrzynki były. No dobra, idź już stąd sobie, niedobry tato. Zamuruję ci wszystko, już nigdy nie wyjdzie stąd. O nie, widzowie, Dyzio nas zamurował. Dlaczego? Zamiast podłogi też powinieneś mieć kraty. Teraz będziesz się czuł jak w więzieniu. O nie, co on robi, widzowie? Okropny tata. Dobra, póki teraz nie słyszy, to przeczytamy kolejny sposób, dobra? Bawienie się broniami strzelającymi. Okej, Dyzio ma swój składzik broni, więc będziemy się bawić jego broniami, tylko jakoś musimy się stąd wydostać. Muszę iść do garażu, ale zrespię ci tutaj wujków Władków teraz, to już na pewno żaden cię nie ominie. O nie, nie lubię wujków Władków, oni są naprawdę dziwni. Dobra, Dyzio poszedł na chwilę do garażu, do samochodu. Chyba nie będzie patrzył, co on jeździ samochodem w garażu. Dobra, mam nadzieję, że nas nie widzi i tędy sobie zrobimy podkop, okej. Dobra, let's go, o poczekajcie, jeszcze muszę tutaj rozkopać. Dobra, wyjdziemy, wyjdziemy, okej. W takim razie idziemy, teraz otwieramy sobie drzwi, zamykamy. Dobra, i teraz musimy zrobić wszystko, żeby
żeby nas nie widział. Patrzcie, on jest tam, dobra, nie widział nas. Dobra, jedź sobie tym samochodem. A my teraz się będziemy skradać. I tutaj, zobaczcie, jest jego schowek na bronie. Dobra, otworzymy sobie, wejdziemy. Minigun, dobra, bierzemy minigana i bierzemy tą bazukę. Idziemy się teraz tym, o nie, Dysio. Wracaj, ty mały gnojku. Nie, co ty, Dysio, dobra, musimy tutaj wysadzić, bum. Co ty robisz, ty niegrzeczny nicponiu? No nie, co ty, dlaczego on nas tak goni? Dobra, wysadzimy to drzewo, uwaga, cyk. Mała biegająca kiełbaso, przestań strzelać. Patrzcie, widzowie, mamy broń, Dysia, po, 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 po. Nie uciekaj mi, ty mały śmierdzący ogryzku jabłka. Wystrzelisz mi całą amunicję. Ja już nie chcę do końca, Dysio, daj mi spokój. Patrz, wysadzę ten las, bum. O nie. Oddawaj moje bronie. No dlaczego, no kurczę, dobra, masz tą bazukę i masz tego minigana. Ty mały urwisie, jesteś za mały, żeby korzystać z tych dużych broni, ty jesteś mały. Ale dlaczego, no kurczę, widzowie, jestem taki smutny. Znowu nas zamknął w tym końcu, ty niedobry tato. Teraz masz Władka w swoim końcu. O nie, co to jest wujek Władek w moim końcu? Wyjdź stąd, wujku, proszę cię. Okej, Dysio siedzi teraz tam na kanapie, czyli nas nie słyszy, ale nas podgląda. Dobra, w takim razie pójdziemy sobie teraz w kąt. I trzeci sposób to wpadnięcie do ogniska. Dobra, musimy się podpalić na jego oczach. Dobra, czekaj, co? Tutaj jest siekiera, o mój Boże. Wujku Władku, czy to ty mi wyrzuciłeś siekierę? Chyba tak, bo właśnie coś tam mruknął. Dobra, w takim razie bierzemy tą siekierkę. Okej, dobra, podniosłem, superansko. Dobra, Dysio sobie tam chodzi, więc teraz przekopiemy się tędy, dobra, uciekamy z domu. No nie, czekajcie, muszę jeszcze tu rozkopać. Okej, wszystko zamurujemy, żeby się nie skapnął. I teraz, widzowie, szukamy jakiegoś ogniska, żeby się podpalić i znowu go wkurzymy. Patrzcie, widzowie, tutaj się coś pali. Tu jest ognisko, ewidentnie, będziemy tutaj skakać. O nie, co ty chcesz zrobić, ty mały smrodku? Palisz się, wychodź stąd, tu muszę cię ugasić. Nie, kurczę, ja chcę się tutaj spalić. No nie, ty się nam ugasił całe ognisko. Wracasz do końca. Dlaczego znowu do tego końca? O mój Boże, no nie. Jak ty znowu wyszedłeś? Raz, migusiem do końca. A nie, znowu idę do końca. Zapraszam. No kurczę, widzowie, znowu trafiliśmy do końca. I to jeszcze z wujkiem Władkiem. Dobra, pora sprawdzić teraz. Co? O nie, dobra, muszę być cichutko. Teraz już się nigdy nie wydostaniesz. Ej, zabudowałeś mnie, w ogóle nawet nie mogę się ruszyć. Jesteś najbardziej niegrzecznym dzieckiem na świecie. O nie, co? Dobra, w takim razie musimy teraz przejrzeć czwarty sposób. Zabawa z mutantami, o tak, przecież to tak, gdy ja wkurzę. Okej, czekajcie. Dobra, ja go nie widzę. Chyba wyszedł sobie z domu, ale dalej nam nie zabrał tej siekiery. Dobra, wychodzimy sobie tędy. Okej, widzowie, biegniemy teraz do jaskini, gdzie są właśnie te wszystkie mutanty. Hej, mutanty. Patrzcie, te mutanciory same się biją. A co to chodzi? Hej, mutanty. A co jest, o nie? O mój Boże, ty mały dmuchańcu, co ty tutaj robisz? No co? O nie, znowu Dysio, kurczę, jak to? Skąd ty się tu wziąłeś? Odejdź, ja muszę je powystrzelać, bo zniszczą nam cały dom. No jak to, jeśli kocham bawić z mutantami? A, rzuciłabym mnie piachem jakimś. Widzieliście to, widzowie? Prawie mnie rzucił piachem. Wow, jak go wybiłeś? A może kochasz też siedzenie w końcu, bo znowu tam wracasz? Nie, ja nie chcę do końca. A, widzowie, jakiś tutaj na mnie piglin leci. Co? On się przeteleportował. O nie, teraz to chcę, żebyś mnie uratował akurat. Dobra, może schowamy się za płotem, widzowie, on nas nie znajdzie. Patrzcie, on tam sobie chodzi. Idziesz do końca. O, nie znalazł nas, no kurczę, dlaczego? Przez ciebie zniszczyłem jeszcze sobie domek, ty mały nicponiu. Ty mała ćmo, tylko chodzisz, masz siedzieć w końcu. Teraz rozwaliłem twój kojec do garażu, teraz będziesz siedział jak zwykły kot. O nie, co, zamknął nas w garażu? Ach, no nie, ale dobra, mamy tutaj samochody. A następne wyzwanie to próba jazdy samochodami. O tak, zabierzemy mu właśnie te samochodziki. Patrzcie, on tam jest w tej szybie. No nie, kurczę, musimy się tu jakoś schować. Dobra, będziemy udawali, że śpimy, czekajcie. Dobra, on zasnął, idę zrąbać jakieś drzewo. Dobra, w takim razie sobie Dysio poszedł. Okej, udawaliśmy, że śpimy. Więc teraz tutaj sobie rozkopiemy, bo nadal mamy ten kilofon. Nawet się nie skapnął, że mam jakiś kilofon albo siekierę. Okej, rozwaliśmy tutaj i właśnie przejdziemy teraz do tego. O, dobra, możemy jeździć, okej. Superancko, wszystkie te auta musimy mu tutaj gdzieś wywieźć. Dobra, jednym pojedziemy sobie tu, teraz kolejne weźmiemy. Okej, zabierzemy mu każdy samochód, na przykład tego smartcara też. A może w ogóle nim jedziemy do basenu? Dobra, ale się wkurzy. Czekajcie, dobra, wjedziemy tutaj i cyk do basenu. Bo, nie, muszę stąd wydostać. Dobra, idealnie, utopiony samochód. O mój Boże, teraz idziemy mu utopić motor. Dobra, jego motor stoi tutaj. Mam nadzieję, że jest zatankowany. Tak, jest zatankowany. Dobra, w ogóle zobaczcie, jak to komicznie wygląda, jak ja nim jadę. Okej, teraz może do tego brodzika wjedziemy.
cyk. O nie, coś się nie udało, dobra, poczekajcie. Okej, zostawimy go w brodziku i niech się topi. Dobra, a tego zostawimy tutaj właśnie w płocie wbitego. Okej, ciekawie kiedy przyjdzie. Co ty robisz? Wszystkie moje auta utopiłeś. Ej, no nie, to nieprawda. Jak to wszystkie twoje auta? Nie nadają się do użytku, wszystkie zatopione silniki. Jeszcze wodę w basenie trzeba będzie wymieniać. Ty nic poniósł. O nie, co jest? Dysio znowu nas goni. Ale to jest niefajny tata. To, że muszę cię pilnować, to jest największa kara w moim życiu. Nigdy bym nie chciał takiego dziecka jak ty. No nie. No i co, znowu mnie tu zamkniesz? Jesteś takim nic poniósł. Teraz dostaniesz taką małą... poszedł tam. Dostaniesz małą klatkę i wrzucę ci tu Kinder Niespodziankę. Lubisz Kinder Niespodzianki? O tak, kocham Kinder Niespodzianki. Zatrzymaj. Ojejku, co jest, widzowie? Ogłuszył nas czymś i spałem przez prawie 3 godziny. Dobra, musimy i sprawdzić, czy na pewno Dysia nie ma w domu. Okej, tutaj siedzi cały czas wujaszek. Dobra, chyba go nie ma w domu, co oznacza, że 6 sposobem jest zabawa TNT i dynamitami. Dobra, wczoraj pamiętam, że robili jakieś testy TNT właśnie za tą górką, więc idziemy sprawdzić, czy jeszcze im coś zostało. Dobra, mamy skrzyneczkę, okej, idealnie. TNT razy 20, Hellfire i Meteor. O mój Boże, dobra. Dobra, w takim razie użyjemy najpierw tych chemikali. Okej, dobra, zrzucamy cyk. Wow, jakie to jest ekstra. Dobra, nikogo nie ma właśnie, okej, sprawdzałem, czy nie ma Dysia. Dobra, teraz wywalimy Meteor TNT, patrzcie, spada na nas. O mój Boże, mam nadzieję, że nie zginę. Dobra, wywalimy jeszcze jedno TNT Hellfire, okej, teraz zaczniemy tu, uciekamy. O Jezu, jak to walnęło, co to jest? Uważaj na siebie, muszę cię uratować. Muszę odstrzelić te głupie ghosty. O nie, co ty tu robisz, Dysio? Przecież miało cię nie być. Wracaj do domu, jak wyszedłeś, przecież dałem ci mleko na sen. No nie, jak to? No i co, znowu mnie zamkniesz? Teraz będziesz siedział w skrzynce w szopie. O nie, jak to będę siedział w szopie? A kurczę, no znowu. Będziesz siedział w tej szopie, a tutaj tak pachnie ogórkami kiszonymi, że nie wiem, czy ty dasz radę. O nie, no kurczę, jesteśmy zamknięci totalnie w szopie. Wygląda na to, że Dysio poszedł. Okej, teraz mamy zastawienie pułapki na Dysio. O kurczę. Ej, właśnie, może Dysio ma coś w szopie tutaj? Okej, tu jest kolejna broń, to nie. Zobaczcie, ghost bloki i fejkowa woda. Musimy się tylko jakoś stąd wydostać. A co jeżeli bym rzucił tutaj chemikala? O tak, dobra, jest, udało się. Tylko całą szopę mu rozwaliło, ale udało nam się wydostać. I teraz przed tą szopą zrobimy właśnie taką pułapkę. Dobra, skupiamy się teraz na sam dół. Set zero, okej. I tutaj wylejemy fejkową wodę. I oczywiście ta fejkowa woda będzie go biła. A teraz użyjemy ghost bloków, żeby to wszystko zastawić. Dobra, on tu na pewno padnie. Dobra, wszystko jest zrobione. Tutaj jest zastawiona pułapka i tylko czekamy teraz, aż Dysio wróci sobie. Tutaj będziemy czekać. A mój Boże, ktoś rozpruł mi moją szopę. Co się stało? Tak, udało się, Dysio tutaj wpadł. Dobra, poczekajcie, bo nie wiem, gdzie jest właśnie miejsce. Dobra, teraz rozkopiemy sobie. Okej, Dysio na pewno zginął w tej wodzie na 100%. O nie. No, no, to ty zrobiłeś, ty nic poniósł. Nie, skąd, skąd, Dysio, naprawdę nie. Siadaj na tym fotelu, już nigdzie dzisiaj się nie ruszy. No nie, a ja do tej... dlaczego? Kładam tu dla siebie jedzenie i jak będzie pora obiadowa, to sobie zjem, bo nie jestem głodny, a ciebie będę pilnował. O nie, no dobra, dobra, niech ci będzie. A możesz troszeczkę tam odejść? Maksymalnie tu. Nieprawda, ej, a nie przyjechał przypadkiem drugi wujek samochodem? Usiądę koło ciebie, nikt nie przyjechał, widzę przez rolety. O, rzeczywiście chyba przyjechał wujek Krysiek. O, dobra, ty się sobie poszedł, okej, teraz staniemy z fotela. Dobra, zobaczcie, widzowie, co ja tutaj mam. Mam keypad, panel, dobra, zaburujemy sobie tą skrzynkę, bo tutaj włożył. Damy kod 111, dobra, save. Okej, faktycznie włożył tutaj dużo mleka i jedzenie dla siebie. Teraz się to już w ogóle nie dostanie. Okej, dobra, przysiądziemy sobie tutaj i czekamy na jego powrót. Zobaczymy, co powie. Jednak nikt nie przyjechał, nikogo tam nie widziałem. Znowu mnie oszukałeś. No, no nie wiem, a może chcesz skosztować już jedzenia? Co się stało z tą skrzynką? Czemu ona jest taka biała? Trzeba wpisać kod? Dobra, to wpisuję kod. Załóżmy, że to będzie 997. Nie działa, otwieraj mi tą skrzynkę, ty wandalu. Ale ja nic nie zrobiłem, przysięgam, Dysio, naprawdę. Zaraz ma przyjechać twoja macocha, więc zostawię tutaj cukierki dla najprzyjazd, bo ona bardzo lubi słodycze. Okej, jeszcze tak. Okej, będzie zadowolona. Ja idę się jeszcze przewietrzyć, bo się zmęczyłem. No dobra, okej, nie wyjdę stąd, obiecuję. No zobaczymy. Okej, dobra, w takim razie zobaczymy, jak jest. A ty co już tam kombinujesz? Nie, nie, nic, nic. Ja tylko tutaj chciałem spojrzeć przez szybę. Na pewno? Tak, tak. Żartowałem, ma
teraz się nie ruszać, ja będę cię bacznie śledził. Nie ruszam się, stoję jak słup. Masz szczęście, dobra, idę. A, jeszcze raz musiałem sprawdzić, dobra, teraz to już idę. Dobra, okej, w takim razie już sobie poszedł. Teraz przeczytamy jeszcze raz, dobra. Weź cukierki ze stołu, o kurczę, dobra. Mam nadzieję, że nie patrzy, dobra, podejdziemy sobie. Okej, weźmiemy teraz te wszystkie cukierki i nie damy naszej macosze. Więc wszystkie je zjemy, am, niam, 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 niam. Dobra, ojejku, jakie to jest dobre. Widzę, zobaczcie, jakie mam efekty teraz te czerwone. Ojejku, jakie dobre te cukierki były. Superanckie. Zmęczyłem się trochę, o mój Boże. Gdzie są cukierki, ale chociaż nie uciekłeś, ty mały, nie dzwoni. Ale oddawaj cukierki, bo zaraz je sam sobie wezmę. A co jeśli je wszystkie zjadłem? To masz mi je wszystkie odkupić. No nie, jak to odkupić? Dobra, czekajcie, widzowie. On tu zawsze ma takiego granacika, dobra. Gdzie ty uciekłeś, to jest jakaś dziura. Okej, dobra, rzucimy mu teraz tego granacika. O, nic nie widzę, jakie mleko. O mój Boże, idę spać. Dobra, jest, uśpiliśmy Dysia, okej, idealnie. Okej, widzowie, mam pomysł na to, żeby go zamurować. Tutaj weźmiemy sobie wszystko właśnie w obsydianie, dobra. Dobra, zamurujemy i patrzcie teraz. To wszystko damy tutaj w laserach. Okej, jeden tu, drugi tu. Okej, w ten sposób, dobra. Jeszcze tutaj musimy te laserki dokończyć. On na pewno jest przycucony, tak, dobra. Okej, teraz zniszczymy to jego łóżko, dobra. Wszędzie obtoczyliśmy sobie w tych laserach. Teraz musimy na górze zrobić. Patrzcie, też te na górze się w ogóle łączą. Okej, teraz włożymy wszędzie właśnie, poczekajcie, dobra, żeby go na pewno biło. Tutaj taki właśnie dzyndzelek, czyli żeby dostało obrażenia. Okej, dobra, powinno go już to bić. Oj, Jezus, jak mi się spało po tym granacie. Co dzieje? Jestem, au, jak mnie uderzyło. O mój Boże, co tutaj się dzieje? Ha, zamknąłem cię w tej klatce, Dysio, teraz to ja mam na tą kontrolę. Potem w nocy stało się coś dziwnego, ponieważ mój starszy brat Dysio stał się dzieckiem, więc musiałem go uratować. A miałem wtedy tylko 10 lat. O nie, co? Ty jesteś dzieckiem? Jestem bardzo niedobrym dzieckiem. Dawaj mi żarcie. O nie, co? Jesteś dzisiaj dzieckiem. A w ogóle tutaj leży jakaś książka od waszej mamy? Od naszej mamy? Tak, wiadomość od naszej, od waszej mamy. Dobra, zostajesz sam z Dysiem w domu i masz 10 zadań do wykonania, aż do niego wrócę. Właśnie jak wróci do domu mama, to musimy te wszystkie zadania wykonać. O nie, ile tu jest zadań w ogóle? Dobra, do zobaczenia, mama. Pierwsze zadanie to zmień Dysiowi pieluchę. O nie, dobra, tą książeczkę sobie zostawimy tutaj. Zrobiłem taką śmierdzącą kubkę, jestem chyba cały w tym upaćkany. O nie, fu. Dobra, musimy cię wymienić. Oddaj nam pieluchę twoją, którą teraz masz. To trzymaj. Dobra, w takim razie wymienimy sobie, stąd weźmiemy nowe pieluchy. Chodź, załóż sobie tą pieluchę. Bo ja się nie chcę tego dotykać. Nie, ty masz założyć, zobacz jak czekam tutaj. Fuj, no nie, kurczę. Dobra, w takim razie mam, nie wiem jak ci to założyć. Czekaj, cyk! Ojejku, w końcu mam pachnącą pieluszkę. Dobra, w takim razie pierwsze zadanie, widzowie, wykonane. Teraz weźmiemy sobie jeszcze raz i dobra, dwa. Nakarmić Dysia musimy. Okej, dobra, odłożymy tutaj sobie. Ej, dlaczego wyszedłeś z kołyski? Ja chcę hamburgera. Nie, przecież ty pijesz mleczko, zobacz. Mleczko, patrzcie, widzę, jak ma fajne mleczko. Dobra, proszę, napij się. Ale ochytstwo. No jak to, przecież ty bardzo lubisz mleczko, no nie. Ja chcę się napić Coca-Coli, gdyż to hamburgerkie. No kurczę, to jesteś naprawdę bardzo dziwnym dzieckiem. Dobra, Creeper Cola. O, idealnie. Dobra, mamy w takim razie kolę. Tak samo jak, proszę, taką kolę jak chciałeś. Niech tylko zerknę. Creeper Cola, no trudno. Może będzie dobra, to sobie wypiję. Dobra, ale teraz chcę iść do McDonalda na hamburgerka. Nie, za dużo wymagasz. Dobra, widzę, musimy zobaczyć jakie jest kolejne zadanie. Dobra, wyjdźcie na spacer. Okej, dobra Dysio, więc zabieram cię teraz na spacer. Mi się nie chce chodzić, masz mnie nieść na ręce. O, co ty gadasz w ogóle, nie no. Dobra, chodź Dysio, w takim razie idziemy teraz na spacer. O mój Boże, ja nie mogę tak szybko chodzić, bo mam malutkie nóżki. No dlatego będę cię woził w wózeczku dla dzieci. Chodź, skakuj tutaj. O nie, żartowałem, ja chodziłem na kucaka. Jestem takim szybciorem, ja tu nie jadę. Rozwalam ten wózek. Ej, dlaczego rozwaliłeś swój wózeczek? Nigdy nie będę jeździł w wózku, nie jestem taki mały. Idę upolować jakąś świnkę z broni. Skąd ty wziąłeś sobie broń? What the heck? Dobra, teraz kolejny
kolejne wyzwanie to pójście na polowanie. Dobra, musimy w takim razie iść na polowanie. Więc ja się tutaj wracam. W tej skrzynce właśnie czekają na pewno jakieś bronie, bo mama dla nas zostawiła właściwie to dla mnie, na pewno nie dla niego. Tutaj są na pewno jakieś bronie. O mój Boże, ile mama naszkowała broni. Ej! A, mam broń, zobacz, jakimi mogę strzelać niebieskimi piorunami. Au, nie strzelaj do mnie, one tyle biją. No co ty, zwariowałeś? Oddawaj mi to, dzieciaku. Nie, zaraz cię usmażę, nie podchodź do mnie. No dyzio, no kurczę, jakim ty jesteś niesfornym dzieciakiem. Dobra, mniejsza z tym, w takim razie idziemy, widzowie, teraz na polowanie. Dobra, mamy w takim razie tutaj dużo jedzonka, okej. Dobra, musimy wszystkich zaciupać. O mój Boże, jaka ta broń twoja jest silna. Tak, bo to są niebieskie pioruny, najsilniejsze na całym świecie. I nigdy ci tego nie oddam, bo ty masz czerwoną broń, a ja niebieską. Ej, no musisz to oddać, przecież mama mnie zaciupie, jak się dowie, że ty takie coś wziąłeś. No trudno, ja jestem malutki, więc mi się nie oberwie. To twoja wina, że nie umiesz mnie upilnować. A, no nie, jesteś taki niesforny. Dobra, widzowie, teraz musimy zobaczyć, co jest kolejnym wyzwaniem. Więc tak, teraz byliśmy właśnie na polowaniu. Zaraz idziemy usmażyć to mięsko. Wróć do domu i umyj Dysia. O mój Boże, przecież on się nie będzie chciał umyć. Dysia, chodź, wracamy do domu, musimy cię umyć. Nie, ja idę polować. Nie, idziesz ze mną w tej chwili, już. Nie pośpieszaj mnie, opowiem wszystko mamie. O nie, nie mów, że mamie. Dobra, w takim razie chodź do tego domku. Tutaj sobie w takim razie odłożymy te nasze zdobycze. Bronie tutaj też odstawimy. Zobacz, jak ja mam kurczaczka. Opyliłbyś sobie takiego. Nie, na razie wiesz co, sobie go odłożymy. Dobra, chodź do, tutaj jest łazienka. Chodź do łazienki, Dysio, szybko. A po co? No idziemy cię umyć, bo jesteś brudny. O mój Boże, tylko nie umyć. Ja stąd uciekam, ciebie zaraz umyję w tej pralce. Będzie się tu kręcił jak cement w betoniarce. Ej, nie mów takich rzeczy. Ojejku, widzę, jak on jest niesforny, ech. Poczekaj, Dunu, czy to twoja szczoteczka do zębów? To jest przepychacz do kibla, Dysio. Nie żartuj sobie ze mnie. Dobra, w takim razie chodź tutaj do tej wanny. Raz, dwa, proszę. Nie, no ty, co ty? No poczekaj, bo mnie przycisło. Zawsze zanim wejdę do wody, muszę zrobić siku. O Jezu, dobra, no to rób siku, jakbyś nie mógł tutaj zrobić, dobra. Zaraz zrobię w tej wodzie jeszcze raz. Nie, nie rób wodzie. O mój Boże, wlazłem do wanny, dobra. Siedź. O nie, teraz cała woda mi zaśmiergła tobą. Chcę nowo. Ajajku, nieprawda. Zapraszam do wanny, szybko, proszę. Muszę cię umyć, Dysio. Ale zimna woda. Nieprawda, myjo, myjo. Raz, dwa, proszę. W ogóle tu jest tak dużo wody, że ja się topię. No troszeczkę, dobra, umyjemy ci głowę, okej. No nie, top się, Dysio, bo mama mnie zaciupie. No nie, widzowie, on się topi. O mój Boże, jak jestem odsucony. Ech, dobra, czekaj, ten ręczniczek sobie stąd weźmiemy. Chodź, wytrę cię tutaj, Dysio, szybko, okej. Dobra, dobra, dobra. Myślę, że już jesteś wytarty. Nie wytarłeś mi nóg i teraz pobiegam po tym dywanie i będą plamy. Ojejku, jaki ty jesteś nieznośny. Dobra, widzowie, aż mam go tak dosyć. Okej, zostawimy go na razie w łazience i sprawdzimy, jakie jest kolejne zadanie. Okej, w takim razie przeczytamy kolejne właśnie tutaj zadanie napisane przez mamę. Dobra, po umyciu daj mu ulubioną zabawkę. Ej, Dysio, co ty tam robisz? Złaź stąd! Będę skakał. O mój Boże, moja noga, chyba skręciłem kostkę. Ej, no nie, przecież mama to mnie chyba utłucze. Siadaj właśnie, usiądź sobie tutaj na tej kanapie. Dobra, okej, siedź tu się nie ruszaj, bo jak cię boli noga, to nie ma sensu. Okej, w takim razie weźmiemy jego ulubioną zabawkę i jest tu taki słodki misio. Dysio go bardzo lubi. Chodź tutaj, dam ci twoją ulubioną zabawkę, proszę. Ale ja już jestem za duży na tego misia. Nie lubię go już, tylko do spania. Ej, no jak to? No nie, pobaw się nim, proszę cię. Nie, masz mi kupić nową zabawkę. Ojejku, no dobra, to idziemy do sklepu. Chodź, Dysio, idziemy do sklepu, niech ci będzie. Dobra, chodź, w takim razie tu już jest sklep. Zobaczcie, widzowie, sklep, zabawki i jedzenie. Dobra, witamy serdecznie. O mój Boże, ile to jest zabawek. Ja chcę wszystko, będziesz tyle płacił. Nie, no jak to? Nie chcę tyle płacić. O mój Boże, przecież ja zbankrutuję z tobą. Wezmę wszystko poza tym ohydnym trupem. Co? To w ogóle co to jest? To jest zabawka dla dzieci? Nie, no ten ktoś, kto to wymyślił, to ma nieźle narobane w głowie. Witam, panie sklepikarzu. Ile będzie za te zabawki? 150 zł. Co? 150 zł? Ty zwariowałeś? Ojejku, no dobra, zapłacę ci w złocie. W takim razie, dobra, podejdę sobie tutaj i daję ci złoto i złoto, proszę. Dziękuję. Dobra, okej, w takim razie się zgodził, dobra, Dysio, przepłaciłem bardzo, chodź, idziemy już do domku. Cieszysz się z zabawek? Tak, a zobacz, się cieszysz z tego, zobacz, jak ty płaciłeś, on był zainteresowany, to wziąłem nam jedzonko. O Jezu, czy ty ukradłeś, obrobiłeś sklep? Tak, ale idziemy do domu, to wszystko zjeść. O Boże, co to za
mały złodziej nam rośnie. No, nie jestem taki zły na ciebie, Dyzio. Okej, w takim razie teraz kolejne zadanie. Skoro Dyzio jest już szczęśliwy, to teraz siódme. Pójdź z Dyziem na basen. O nie, no tak, przecież Dyzio ma zajęcia na basenie. Dyzio, chodź, idziemy na basen. Teraz nie mogę pływać, bo zjadłem dopiero. O mój Boże, zjadłem tyle, że chyba mi się uleje. Nie, no kurczę, musisz mieć zajęcia na tym basenie. W ogóle gdzie jest twój instruktor? Nie przyszedł, czy co? Basen. Oj, dobra, nieważne. No to w takim razie ja cię nauczę pływać. Wskakuj. O mój Boże, topię się w ogóle. O mój Boże, w ogóle już się no zesikałem. Nie, Dyzio się zesikał. A fuj, wychodzę z tej wody. No jak ja mam cię nauczyć pływać, jak się zesikałeś? O Jezu, za teraz chyba mi się ulało. Fuj, no kurczę, jesteś ohydny. No chodź tutaj, już nie chcę z tobą pływać. Pływam w swoich sikach. Dobra, wyłaź stąd. Nie chcę w ogóle na to patrzeć. Dobra, chodź już, chodź z tego basenu. To już jest wystarczająco zanieczyszczone. Przepraszamy tutaj właścicieli basenu, ale no, nie moja wina. Ten niesforny mały człowiek to wszystko zrobił. Powiem mamie, żeś ty się zlałeś w basenie, a nie ja. No nie, ty okropny mały dzieciaku. Okej, kolejne, ósme teraz zadanie. Zrób pranie brudnych rzeczy Dyzia. Ojejku, no skoro on jest taki brudny, to faktycznie musimy mu zrobić pranie tych rzeczy. Jesteś tutaj? Dobra, Dyzia jest tutaj. W takim razie chodź jeszcze raz do łazienki i musisz mi dać wszystkie swoje brudne rzeczy. No Dyzio, przyjdziesz tu czy nie? Nie. No chodź tutaj, muszę uprać twoje rzeczy wszystkie. Dawaj mi tutaj wszystkie swoje rzeczy. Misia też możesz wyprać, bo cuchnie trochę serem. O nie, no dobra, okej, w takim razie jak się otwiera tą pralkę? No co jest, nie? No nie mogę, widzowie, otworzyć tej pralki. No nie, umiesz ją otworzyć? Zaraz ciebie wsadzę do tej pralki. No nie, ty okropny dzieciaku. Dobra, widzowie, po prostu ja tego nie potrafię zrobić, więc położymy tutaj mamie rzeczy. Dyzia, ona to sama upierze, tego misiaka też, bo skoro jest brudny, to niech sobie tutaj leży. Okej, fuj, chodź stąd, idziemy. Ale tam śmierdziało. No, tak, wiem właśnie. A tą kapustę przyniosłeś do domu? No, będziesz ją wcinał jak króli. Dobra, nieważne. Sprawdźmy sobie teraz kolejne zadanie od naszej mamy. Dobra, teraz będzie... Au, nie strzelaj do mnie piorunem! Tarki, misklik. Dobra, spakuj Dyzia na jutro do szkoły. A właśnie, ty idziesz do szkoły. Ja chodzę do pracy, a nie do szkoły. Jestem tak stary. Tak, na pewno. Jesteś malutkim dzieciaczkiem. Jutro idziesz do szkoły. Nareszcie się ciebie pozbędę z tego domu. A mam ci przyfasolić z broni? A masz, nie strzelaj do mnie. Dobra, wystarczy, wystarczy. Okej, już cię tylko spakuję. No i potem pójdziesz sobie spać. W takim razie, Dyzio, muszę cię spakować do szkoły. Okej, chodź tutaj, zobaczysz swoje książeczki. Nie chcę na nie patrzeć, mam do nich obrzydzenie. Dobra, co ty w ogóle mówisz? Przecież szkoła jest fajna. Dobra, bierzemy twój tornister. Dobra, zobaczcie, Dyzio ma taki właśnie plecaczek. Powiedzcie, czy jest fajny, cały niebieski. No, oczywiście lepsze było, jakby było czerwone, ale dobra. Tutaj mamy teraz przedmioty w szkole, w sensie książki. W takim razie, okej, zobaczcie, matematyka, polski, przyroda i historia. Jutro masz matematykę. O nie, nie cierpię matematyki. Haha, dobra, widzę, w takim razie... Ej, nie mogę otworzyć tego plecaka. Dobra, niech mama sama go spakuje. Cyk, 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 cyk. Książeczki są położone superancko. Dobra, w takim razie zobaczymy, jaka jest pora. Ojejku, jak już jest późno. Tak mi się chce spać, to był ciężki dzień. No dobra, w takim razie zobaczymy, jaka jest ostatnia już teraz zadanie. Połóż Dyzia spać, do zobaczenia, wasza mama. O właśnie, nasza mama niedługo wróci do domu, więc w takim razie ładuj się do łóżka. Nie, ja w tym końcu nie będę spał, ja śpię tu jak szef. Nie, wyłaź mi z mojego łóżka, Dyzio, raz, dwa, masz spać w swoim łóżeczku, mały. O nie, zara, będę do ciebie strzelał. Ty wchodzisz do łóżeczka, a ja śpię tu. Raz, raz, wskakuj do łóżeczka, no, no. Nie, ja tutaj nie chcę iść, to ja taki duży mam iść tutaj, oj. No, i ty śpisz tu, a ja mam całe podwójne dla siebie. Ratunku, jaki on jest okropny, to jest najokropniejsze dziecko na świecie. Dobra, chyba Dyzio zasnął. Okej, w takim razie możemy wyjść z tego jego łóżeczka. On jest taki niewygodny dla mnie, bo jestem po prostu za duży. Dobra, Dyzio, śpi tam, wszystko jest chyba ogarnięte. Teraz czekamy na powrót mamy. Na sam koniec pokażę wam, jak miałem 12 lat. Okazało się, że mój starszy brat Dyzio został
został policjantem i chciał mnie aresztować. Widzowie, wybrałem się właśnie na spacer do lasu. Ojejku, co tam w ogóle leży? Co? Czy to są pieniądze? I jeszcze na goldowym bloku? Ej, a może właśnie to tak zabierzemy? Nie wiem, kogo to jest, ale mi kusi, żeby to wziąć. I dobra, zabieram to. O mój Boże, zostaw to, ty złodzieju. O Jezus Maria, kim ty jesteś? Ale przecież ja tego nie ukradłem, no sobie leżało, naprawdę. Jestem policjantem. Co? Ej, to ty, Dyzio, jesteś? Tak, wstąpiłem do policji. Co? Ty wstąpiłeś do policji? Ale jak to? Oddawaj, Nunu, to co ukradłeś, ty mały złodzieju. O Jezu, no dobra. Ej, nie strzelaj, proszę cię, dobra, masz tutaj. Ej, dobra, widzowie, uciekamy przed tym policjantem w las. Szybko, 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 żeby nas nie złapał. O Jezus Maria, jakieś strzały słyszę. Dobra, jeszcze uciekamy tutaj, może od razu uda nam się do domku dobiec. Patrzcie, on nas nie goni, dobra, zgubiliśmy tego policjanta, o Jezus Maria. Uff, dobra, widzowie, dobiegłem już do domku. Co to za książka tu leży? Bardzo ważne, co to jest? Dzisiaj ty się został policjantem. Za to ty, Nunu, jesteś rabusiem. Musisz wykonać wszystkie rzeczy, aby wygrać z Dyzią. Ojejku, dobra, mamy 8 zadań. Na samym końcu go uwięzimy i wtedy przejmiemy nad nim kontrolę i wygramy z policjantem. Więc do dzieła, widzowie. Dobra, jakie jest pierwsze zadanie? Zrób napad na sklep. O mój Boże, mam napaść na sklep? Ale przecież ja nigdy tak nie robię. To jest dość wredne, no ale dobra, musimy to wykonać. Dobra, widzowie, także uzbroiłem się. Wziąłem taki właśnie pistolecik i tutaj granata, więc idziemy teraz do sklepu. On jest tutaj. Tego, co właśnie pamiętam. Dobra, podchodzimy tutaj sobie. Okej, jest napisane sklep ze wszystkim. Dobra, wchodzimy tutaj sobie. Dobra, szybko mu rzucimy jakiegoś tutaj granacika, okej. O Jezus Maria, dobra, ale wybuchło. Okej, panie sklepikarzu, przepraszam cię bardzo, no ale wie pan, o co chodzi. Dobra, okej, w takim razie bierzemy wszystkie tutaj te rzeczy, ukradniemy. O Jezu, to jest takie złe, widzowie, nigdy w życiu czegoś takiego nie róbcie. Aż mi wstyd dosłownie, ale musimy wszystkie rzeczy tutaj zabrać. Dobra, i będziemy stąd uciekać, uciekamy stąd. O mój Boże, czy ty zrobiłeś właśnie napad na sklep? Oddawaj te rzeczy, ty złodzieju. Ojejku, nie, panie policjancie, no przepraszam bardzo, dobra, już ci oddaję, proszę, proszę, tylko nie, nie chcę iść do więzienia, naprawdę bardzo nie chcę. Pójdziesz siedzieć na całą wieczność, chodź na posterunek policji. O nie, dlaczego na posterunek policji? I kto się ze mną teraz, czy można jakieś rozmowy tutaj przeprowadzić na przykład? Skakuj do paki, nie wyjdziesz stąd nigdy jeszcze, dostaniesz po nogach strzała. Nie, nie, proszę, nie, aaa, ojejku, panie policjancie, no przepraszam. Oddawaj tą broń, idziesz do więzienia. Ojejku, no dobra, już oddaję, przepraszam. Zostajesz zamknięty na 48 godzin, a ja idę, nara. Nie, widzowie, co to w ogóle jest za biedne łóżko, trafiliśmy do celi, o kurczę, jakiś tutaj kibelek mamy, tu jest naprawdę bardzo, bardzo mało tych rzeczy. Ja naprawdę nie chciałem trafić do więzienia, no nie, musimy się jakoś stąd wydostać teraz. Kurczę, nie mam pomysłu nawet, jak się stąd mogę wydostać. Tutaj nie wyjdziemy, o nie, tutaj na górę na pewno nie, ale chyba da się zniszczyć te dywaniki. Dobra, zobaczmy, czy coś tutaj. Co? Skrzynka, o mój Boże. Ciekawe, co będzie w tej skrzynce. O, jest żelazny kilof, co? Naprawdę ktoś zapomniał, że tutaj będzie skrzynka z kilofem. Pewnie może jacyś budownicy, którzy projektowali to więzienie, właśnie tutaj to położyli. Dobra, możemy stąd wyjść. Ojejku, dobra, kopiemy, kopiemy. Ojej, mam nadzieję, że Dyzio się nie skapnie. On stoi gdzieś tam, dobra, czyli możemy sobie stąd wyjść. Tutaj zamurujemy. Także uciekamy z tego okropnego więzienia. Od razu biegnę sobie do domu. A w międzyczasie pora zobaczyć, co jest drugim wyzwaniem. Dobra, podpal cały las. Co? Muszę podpalić cały las? O nie, tylko nie to. No dobra, gdzie jest moja zapalniczka? Dobra, z tego co pamiętam, chyba tutaj położyłem tą zapalniczkę, tak jest. Dobra, wychodzimy z naszego domku, okej. Idziemy podpalić ten las. Może nie ten od razu, co jest u mnie, ale załóżmy, że tutaj. Dobra, palimy ten cały las. Podpalamy tutaj dalej. Ojejku, dobra, zobaczcie, jak ten las się już cały zajął. Ała, przez chwilę nawet mnie podpaliło. Musimy wykończyć całe to nasze krzesiwko, tak jest. O mój Boże, o nie, coś ty zrobił, nic poniu, podpaliłeś las. Teraz dostaniesz dożywocie. Nie, nie, dlaczego, dlaczego, skąd? Przecież to tylko las, nikt nie umarł. Umarł, zwierzęta, ich domy, ty brutalu. Nie, przepraszam najmocniej, naprawdę. Ej, widzowie, uwierzcie mi, naprawdę tego nie chciałem zrobić. To tylko dlatego, że mam wyzwania. Jesteś najgorszym człowiekiem na świecie, idziesz do więzienia. No nie, znowu idę do więzienia, ale jak to? Jak ty w ogóle uciekłeś z tej paki? No, normalnie, wiesz co, po prostu twój kolega otworzył mi drzwi. Idziesz do celi, będziesz tam siedział całą wieczność. No ale ja już tam siedziałem, Dyzio, no proszę, przybyliśmy przyjaciółmi. Won do celi, ty wandalu. Ojejku, no znowu, no dobra. Co masz w tej skrzynce? Widzę z daleka, że jest pusta, masz szczęście, ty gagatku. Nie, nie, w ogóle tutaj uznajmy, że jej nie ma, okej, patrz. Zaraz dostaniesz, nie dyskutuj ze mną. Przepraszam, przepraszam, panie władzo, już
już może pan sobie pójść, tak, tak. Dobra, widzę, Dysio już chyba poszedł, w takim razie siedzi sobie tam, okej? Co jest następne? Ukradli samochód policyjny. Dobra, tylko musimy się najpierw stąd jakoś wydostać. I w ogóle musicie dowiedzieć, gdzie jest samochód policyjny. Ojejku, dobra, mogę rozwalić te kraty na całe szczęście. Tutaj postawimy sobie, ja sobie właśnie na nowo. Okej, dobra, uwaga, chcę wyjść teraz tędy, dobra. Musimy zobaczyć, gdzie jest Dysio, co on robi, o mój Boże. Dobra, Dysio ucina sobie teraz drzemkę, jakieś szczęście. Dobra, wychodzimy stąd już i uciekamy dalej. Wydaje mi się, że samochód powinien być gdzieś tutaj obok. Tym bardziej, że tu jest ulica. Okej, dobra, co my tutaj mamy? Samochód policyjny, tak, to tutaj musi być. Ojejku, jaki piękny samochód. Nie no, policja naprawdę ma bardzo fajne te samochody. Dobra, okej, także może go ukradniemy. Dobra, wsiadamy do niego i wrum. O Jezu, jak on warczy. O mój Boże, ktoś ukrada więzienie. Słyszę jakąś furę. O nie. Nie, co jest, Dysio już się skapnął i teraz wstał. Dobra, idziemy szybko tutaj na ulicę. No, no, wracaj. Nie, nie, przepraszam, nie strzelaj do mnie. Przebiję ci wszystkie gumy. O nie, z czego ty strzelasz? No co jest, ej, no nie, wszystkie opony przebiłeś. Tak, i konfiskuję tą furę. Ale przecież to jest twoja. Będziesz teraz szedł na komisariat, się spowiadał. Wsiadaj do auta, ale już nie kieruję. O nie, tylko nie to, no dobra, jedziemy z Dysiem. Panie policjancie, ale ja naprawdę bardzo przepraszam. O mój Boże. Co ty robisz? Robisz? O Jezu, Dysio, ty chyba nie umiesz kierować. Dobra, tam się nie udało, ale teraz tu wcisnę. Co? Gdzieś ty zaparkował? Co jest? Pod ziemią jesteśmy? What the heck? Wysiadaj, to jest mój parking podziemny. A, no dobra, chyba że tak. No to już mogę iść do domu, Dysio, tak? Nie, do paki. Ojejku, no znowu do tej paki. Ja już nie chcę sobie ciągle w tym więzieniu siedzieć, Dysio. A może będę tutaj siedział? Będę już bardzo grzeczny. Nie, nie denerwuj mnie, wchodzisz do paki. Ojej, pani policjancie, no dobra, dobra, już nie będę dyskutował. Czekaj, czekaj, czekaj. Idziesz do sali z Grześkiem teraz siedzieć. O nie, do Grześka, ale a co on złego zrobił? Jest takim złodziejem jak ty. Złodziejem? Aha, no dobra. Cześć Grzesiek. No dobra, czekaj, bo teraz musimy się Grzesiu jakoś stąd wydostać. No nie wiem, kurczę, dobra, może zrobimy tym razem podkop pod tym właśnie łóżeczkiem. Dobra, mnie już tutaj w tym więzieniu nie ma, a Dysio totalnie nic nie wie. Dobra, wykopujemy się stąd. Okej, dobra, wyszliśmy na całe szczęście. Dobra, więc tak, czwarte, przekroczaj prędkość. Okej, idealnie, idę do mojego Porszaka. Całego czerwonego, będziemy przekraczać prędkość. Dobra, widzowie, zobaczcie, jakie tutaj piękne auto stoi przed moim domu. To jest moja fura. Dobra, wsiadamy sobie i wyjeżdżamy na autostradę. I będziemy się rozpędzać do naprawdę wielkich prędkości. Dobra, uwaga, uwaga, lecimy, lecimy. O nie, co to jest? Policja tu stoi? O! Ale może stać! Co jest? Przepraszam, panie policjanci, ja naprawdę nie chciałem. No, no, to znowu ty, konfiskuję tą furę. Wsiadaj na boczny pas. O nie, dlaczego mi furę zabierasz? O mój Boże, co to za słaba fura? No jaka słaba fura? Coś ty zrobił? O nie, mój samochód. What the heck? Co? Co? Wyjechałem, już nie świruj, jestem zawodowym kierowcą. No dobra, wsiadam do siebie. I co się teraz stanie z moim samochodem? Zrobimy crash testa, przywalę ci w dół. Nie, o Jezus, to co? Co? Dysio! No Dysio, eksplodował mój cały samochód. Jak ty to teraz niby odkupisz? Nie odkupię, idziesz do paki, więc nikt ci nie musi odkupić. Dobra, ładuj się do tej dziury. No kurczę, znowu jestem w więzieniu. Ale teraz musimy kolejne zadanie wykonać. Dobra, ukradnij samoloty z lotniska. Ojejku, dobra, jakie samoloty są na lotnisku. Dobra, ale to może być fajne. Dobra, uwaga, wychodzimy sobie stąd. Dysio, ty się w ogóle nie pokapało, że ja mam kilo. Te samoloty są właśnie tutaj, są na lotnisku, okej, dobra. Więc musimy sobie teraz tutaj wejść i bierzemy te samoloty. Okej, dobra, widzowie, będziemy startować. Uwaga, uwaga. O Jezu, już się wznoszę do góry, ale te samoloty są fajne. Kradniemy je z lotniska, tak jest. Musimy gdzieś teraz wylecieć daleko. No, no, ty złodzieju samolotu. O nie, co? Dysio, ty te latasz? Jakim niby cudem? Przecież dopiero co byłeś na posterunku policji. Zaraz zestrzelę ci ten samolot. O nie, tylko nie to. Dobra, widzowie, będziemy musieli gdzieś wylądować, bo Dysio nas zestrzeli. O nie, obrywał mój samolot. Dobra, dobra, będę musiał tutaj gdzieś podejść do lądowania, okej. Leci rakieta. Nie, co jest? Nie, rakieta w nas leci. A, widzowie, ojejku, dobra. Chyba się, o nie, co jest? No jak to się stało? Wysadziłeś mi samolot. Tak, bo
mam system przeciwlotniczy! O nie, no jak to, kurczę, i co się teraz ze mną stanie? Idziesz teraz do więzienia, bardzo mnie zdenerwowałeś, chodź, bo szkoda mi na ciebie słów. No jak to, kurczę, no przepraszam cię, ale nie pamiętasz, że my kiedyś byliśmy przyjaciółmi? No jesteśmy nadal przyjaciółmi, ale ja jestem w pracy. Aha, no dobra, niech ci już będzie. Skakuj do tej dziury! No nie, znowu dostałem z paralizatora, Dysio! Zaraz możesz dostać i jeszcze ty nic poniósł! No nie, przepraszam, już dostajesz, będę grzeczny, naprawdę, będę leżał na łóżku cały czas. Mam nadzieję, będę cię obserwował bacznie. Nie, może stąd odejść, spokojnie. Na pewno? Tak, tak. A jak nie, to ta rakietnica w ciebie wyląduje. Nie, przepraszam, przepraszam, już możesz iść, tak, panie policjancie. Dobra, okej, pan policjant już sobie poszedł, więc teraz uwolni innych rabusi z więzienia. O mój Boże, dobra. Tutaj był Grzesiek z tej strony, ale po tej również ktoś był. Dobra, widzowie, w takim razie tutaj był właśnie Grzesiek, a tutaj był, no właśnie nie wiem kto. Dobra, przekopiemy się najpierw do niego. Okej, Marek, ciema Marek, dobra, uwalniam cię z więzienia. Proszę bardzo, możesz sobie stąd wyjść. Okej, tak, tak, proszę bardzo, panie Marku. Dobra, idealnie, Marek uwolniony, superancko. Dobra, teraz przechodzimy do Grześka. Okej, uwaga, uwaga, chodź tutaj Grzesiek. Już twój czas w celi się skończył. Dobra, okej, Grzesiek również uwolniony, superancko. Teraz sobie zamykamy tutaj, okej. Tutaj też trzeba sobie zakleić i my też musimy stąd uciec, dobra. O mój Boże, gdzie uciekły te zbiegi? Nunu stoi. Ej, co, on miał kilo? O mój Boże, on ucieka, zaraz go dopadnę. Nie, o nie, policja tam zgoni, a tutaj stał Marek. O mój Boże, Marek, dostajesz dożywocie, Marek. O nie, Marek dostał dożywocie, co uciekali z więzienia. Ciekawe, co nam grozi. Nie, przestań do mnie strzelać, Dysio. Co ty robisz? Wypuściłeś tych zbiegów i sam uciekasz, stój. Nie, nigdy się nie zatrzymam. O Jezu, dobra, ale się zmęczyłem. No nie, gdzie jest ten policjant wredny? Dobra, o Jezu, chyba go nie ma. Dobra, na całe szczęście, okej, co teraz musimy zrobić? Ukradnij bronię policjantowi. Dobra, idealnie, czyli musimy szybko iść na komisariat. Dysio na pewno teraz mnie szuka i teraz go właśnie nie ma na komisariacie. Szybko ukradnijmy mu bronię, które prawdopodobnie były za jego biurkiem. Okej, dobra, wchodzimy sobie szybko do komisariat. Okej, dobra, o, tu są jakieś skrzynki. Nie, no tu muszą być bronie, tak jest. Wszystkie bronie są właśnie tutaj. Okej, kradniemy je, patrzcie, tutaj jest kombat. Tutaj jakaś inna broń, tutaj jest ta straszna bazuka. Dobra, wychodzimy stąd i uciekamy. Ty złodzieju, oddawaj moje bronie, bo nie mam amunicji. O, nie masz amunicji, ej, co dobrze się składa. Wszystkie bronie ci zabrałem, haha. Uciekam do lasu. O nie, zaraz strzelę do ciebie z paralizatorka. Nie, tylko paralizator masz. Co z ciebie za policjant? Bo mi wszystko ukradłeś, ty złodzieju. Haha, nigdy mnie nie dogonisz. Okej, dobra, widzowie, uciekliśmy przed Dyziem. Teraz będzie już ostatnie nasze zadanie. Zbuduj pułapkę na policjanta i uwięzij go tam. Dobra, całe szczęście, teraz będziemy mogli zbudować na niego pułapeczkę. Dobra, więc zaczniemy sobie mniej więcej w tym miejscu, tutaj właśnie z czerwonego betonu, żeby tutaj na pewno przyszedł. I damy dwie drogi do wyboru. Dobra, w pierwszej drodze będzie tutaj czekała na niego prawdziwa lawa. Dobra, a w tej drugiej drodze będzie lawa fejkowa. Dobra, więc teraz postawimy tutaj sobie obrazy, tak dla niepoznaki, okej. Teraz napisamy sobie, który kolor jest lepszy. Dobra, po prawo będzie kolor niebieski, a po lewo będzie kolor czerwony. Okej, tak, dokładnie, oczywiście czerwony jest kolorem dobrym. Okej, więc widzowie, teraz po tej przeszkodzie będzie musiał przejechać nad Wojdem. Wykopiemy tutaj dosłownie taki wielki tunel, że aż do Wojda. Dobra, uwaga, set zero. O mój Boże, ale wielki tunel, o nie. No i teraz Dysio właśnie będzie po tym jechał. Dobra, może najpierw tutaj taki slalomik sobie zrobimy. Okej, dobra, tak jest, tutaj tak. Tutaj właśnie ta droga nasza będzie się kończyła. Dobra, tutaj postawimy sobie właśnie takiego gokardzika, idealnie. Dysio teraz dojedzie sobie dotąd. A teraz damy Dysiowi może jakiś mały parkour. Dobra, zaznaczymy sobie tutaj. Oczywiście wpisemy sobie set lawa. Okej, dobra, idealnie. Wszystko damy walls, irondowe bloki, dobra. A tutaj właśnie damy sobie parkour. Dobra, tutaj. Okej, weźmiemy sobie jeszcze teraz drobinki. Cyk, dobra. I teraz zrobimy właśnie sobie taką klasyczną spiralę. Okej, tu i tu, tak jest. Teraz damy sobie może jakieś szyby, takie ulubione Dysia, czyli niebieskie. Okej, Dysia naprawdę nie lubi skakać na szybach, ale damy tutaj ze dwie takie sobie, tak jest. A tutaj jakiś mały labiryncik, dobra. Idziemy sobie tędy. I tutaj właśnie będzie skakał sobie na szlam. O, właśnie w tym miejscu, tak jest.
Okej, stąd cyk, tak jest, tutaj właśnie. Teraz widzowie, zbudujemy sobie klatkę z obsydianu. Cyk, tutaj sobie damy również na górze, okej. No i oczywiście zrobimy sobie tutaj klatkę z laserów, żeby ty się stąd nigdy nie wyszedł. Okej, idealnie, tak właśnie ma być. I właśnie tutaj na górze zrobimy sobie ghost bloki. Dobra, let's go. A tutaj dla niepoznaki umieścimy diamenty, żeby się właśnie tutaj dał sprankować. Okej, no i to jest koniec naszego, właśnie tutaj naszej pułapki. O nie, Dysio mnie goni, znalazł mnie. O mój Boże, dobra, wchodzimy teraz tutaj do naszej właśnie pułapeczki. Okej, wbijamy się w prawą stronę, dobra, let's go. Teraz musimy szybko wpisać game mode spectator. Będziemy obserwować, jak to Dysio przechodzi. Gdzie on poszedł? Który kolor jest lepszy? Czerwony czy niebieski? Proste, że niebieski. O nie, lawa, muszę uciekać. O Jezus, to czerwony. O nie, fake woda. Fake lawa. O mój Boże, dobra, teraz Dysio będzie musiał się zmierzyć z tym trudnym przejazdem. Jestem mistrzem w przejeżdżaniu. Świetnie jeżdżę furami. Pokazałem to dzisiaj. Udało mi się. Co to za trudne skoki. O mój Boże, nie chcę się wywalić, bo kiedyś przechodziłem w policji testy sprawnościowe, więc coś jeszcze pamiętam. Jestem w to niezły. O kurczę, to są niczym testy sprawnościowe właśnie policji u Dysio. Dobra, o nie, spadł, jest spadł. Jak on się wydarł, moje uszy. Dobra, lecę, let's go. Pierwszy się udał, o drugi też. I ostatni tak samo. O mój Boże, dobra, to chyba oznacza, że Dysio sobie z tym poradzi, zobaczcie. O mój Boże, jak siorki, lecę do nich. Let's go, ała, gdzie ja wpadłem. O jest, dobra, udało się Dysio złapać pułapkę. Dobra, teraz wychodzimy my, okej. Okay. Haha, no i co Dysio, to teraz ty jesteś w więzieniu. Dobra, dzwonię do kumpli, zaraz cię dopadną. Halo, Josh, bierz Nunu, wpadłem do pułapki, ratuj mnie. Haha, nigdy w życiu stąd nie wyjdziesz, tutaj telefony nawet nie działają. O nie, faktycznie nie działa, nie ma tu zasięgu w tej noże. Zadzwoń do Josha, żeby cię dopadł. Nigdy w życiu, Dysio, wygrałem z tobą. O nie, moja misja policjanta jest skończona. Haha, tak jest.